Dzień dobry, witam wszystkich widzów szanownych na moim kanale. Jestem Diabeł i dzisiaj będę prowadził sesję i chwileczkę. O, teraz nie usunąłem elementu layoutu, który jest niepotrzebny. Dzisiaj będę prowadził sesję w Seventh Sea. Kampanię, którą zaczęliśmy w sumie miesiąc temu i 8 dni temu na moich urodzinach, która miała być one-shotem i jakoś tak dziwnie przeradza się w kampanię. Więc jest spora szansa, że Kaprys Pani będzie jakąś w miarę regularną kampanią, która nie będzie pojawiać się co tydzień, ale co dwa, może rzadziej, ale będzie się pojawiała na moim kanale. I dzisiaj moimi graczami będą JJ, który zagra Jonathana Drake'a. Tak, to ja i wracam znowu jako kapitan Jonathan Drake. Demon, który zagra Jamesem. Tak, tak. Uważaj, nie piwaj te sprawy James Vita. I... Nie piwo. I Wojtka, który zagra Gregorym. Tak, nowy nabytek drużyny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie dobrze. W ogóle wpiszę to imię jeszcze w karcie postaci, proponuję. Od tego nie zrobiłeś. Okej, okay, dobra, no to co? Mamy tutaj tak, ta drużyna się trochę zmieniła, ale za niedługo wkrótce będziemy mieli pełen wgląd w to, co i jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie będziemy grali w zestawie bez Filipa, natomiast będziemy grali jak najbardziej w tym składzie, plus jeszcze ewentualnie Kiani, jak tylko chłopak ogarnie parę rzeczy, wróci w sensie do swojego domu. Bo chwilowo pojechał do Polski, nie rozumiem, jak można wracać do Polski. Na urlop. No tak, na urlop, dobra, masz rację. Ja też będę w tym roku do Polski jechał, więc okej, okay, dobra. Jak no można. Wiesz co, mam rodzinę w Polsce, no, taka prawda. Więc tak. Okej, okay, dobra, no to co? Może zanim zaczniemy grać, drodzy gracze, a w zasadzie drogi kapitanie, przypomnij nam, co działo się na ostatniej sesji, ponieważ że to było wieki temu i nikt nic nie pamięta. No więc zaczęło się od tego, że poszukiwaliśmy takiego starożytnego artefaktu, który był owiany legendą syreneckiej łzy. Nikt nie wiedział, gdzie ją znaleźć, więc szukaliśmy kogoś, kto może coś wiedzieć. Poszła plotka, że kuzyn czarnobrodego, bakobrody, ma jakieś informacje na ten temat, więc dorwaliśmy jego. Przekonaliśmy, żeby wyjawił nam tajemnicę, gdzie jest łza. Gdy już dowiedzieliśmy się, jakie są koordynaty wyspy, na której prawdopodobnie jest ukryta, popłynęliśmy tam. No, w międzyczasie trafił nas sztorm, który skończył się tym, że Dara nas osadził na jakiejś szczęśliwej albo nieszczęśliwej mieliźnie tuż przy wyspie, do której zmierzaliśmy. Więc utknęliśmy, ale przynajmniej u celu. Poszliśmy na wyspę, znaleźliśmy starożytną świątynię gdzieś w dżungli ukrytą. I widać było, że ktoś już tutaj przed nami jest. Miałem pewne złe przeczucia co do tego, kto to będzie, więc pospieszyliśmy czym prędzej. I faktycznie w świątyni po przebyciu pułapek i odnalezieniu ukrytego pomieszczenia zobaczyłem mojego wroga, Filipa Peroquet. To Montańczyk. I złodziej, jakich mało, miał w rękach tenże artefakt, udało mi się go odebrać jemu, ale jak to ta łasica, jaką jest Filip, wziął i uciekł tą swoją montańską magią przez portal. Wróciliśmy na statek, udało nam się zepchnąć go z mielizny tylko po to, żeby zostać zaskoczonym przez galeon montański. No i wylądowaliśmy w niewoli u Filipa. No więc trzeba było się stamtąd uwolnić, co też szybko i sprawnie zrobiliśmy. Co więcej, nawet udało się odzyskać łzę, ale ten...
Nawet brak mi słów na to, jak go określić adekwatnie. Wziął i zbryzgał swoją krwią ten diament i teraz ma taką czerwoną kropkę w centrum. No, jak można tak zepsuć taki kryształ? Ech. Poza tym Filip to jeszcze jakieś tam banialuki opowiadał o tym, że to ten artefakt pozwoli mu przyzwać Krakena, stoczyć z nim jakąś chyba bitwę i go podporządkować swojej kontroli, żeby ich ten tam cesarz miał jeszcze większą władzę na morzu. Jak mówię, banialuki. Ale na wypadek, jakby się to miało okazać jednak prawdą, chyba najlepiej by było zainteresować się tym, w jaki sposób można by mu jednak przeszkodzić, bo mam paskudne przeczucie, że to nie jest koniec naszych spotkań z Filipem. Tak, dokładnie. Skończyliście dokładnie w tym miejscu, udało wam się odbić waszym statkiem od niego i zmierzać w stronę jeszcze bliżej nieokreśloną. Drodzy widzowie, mam jeszcze takie jedno małe ogłoszenie. Dodałem nową nagrodę za punkty kanału. Za 1000 punktów kanału można wygenerować randomowe imię NPC-a bądź ewentualnie jakiegoś miejsca. Więc jeśli chcecie pomóc w jakiś sposób, to jak najbardziej możecie z tego skorzystać i dorzucić mi jakieś imię do puli imion. Będę z tego korzystał jak najbardziej i te postacie będą się pojawiały na sesjach. Tak, i ta wcale nie ma nic wspólnego z tym, że mam problem z wymyślaniem nazw. W ogóle. Dobrze. My jesteśmy gotowi w takim wypadku. Nie, musimy zrobić rundown, jak działa mechanika 7C, ponieważ graliśmy tak dawno temu, że nie do końca wszyscy pamiętają, jak to wygląda, plus Wojtek jest też z nami nowy dzisiaj, więc Jak to wygląda ogólnie? Mamy sobie kartę postaci, tak? Na karcie postaci mamy cechy, czyli traity i skille. Rzucamy, wybierając skilla, klikając na jego nazwę, tutaj pojawi się okno, w którym wybieramy umiejętność, która jest z tym powiązana. Mistrzowi gry mówicie w ogóle, jak chcecie podejść do danej sytuacji. Czyli właśnie na przykład, że będziecie brawn plus weapon robić, jak najbardziej to jest prawidłowe podejście. I rzucamy coś takiego. I na czacie pojawi się ilość sukcesów, które zdobyliśmy. Sukces to jest 10 lub więcej na kościach. To jest nie na jednej kości, tylko na kościach. Więc zbieramy kości w pary, żeby zbudować z tego jak najwięcej sukcesów. No i to jest o tyle fajnego w tym stole, że on to sam automatycznie liczy. Więc nie mamy tutaj problemów z tym, kto ma ile sukcesów. Raises, tak? Podbić. Po co sukcesy to jest chyba jednak bardziej odpowiednia nazwa. No i co? No. W takiej sytuacji mamy test, w którym jest powiedziane, no na przykład chcemy wydostać się z płonącego budynku. No żeby dostać się z tego płonącego budynku, musimy mieć jeden sukces, ale jest też zagrożenie jeszcze. I zagrożeniem tym jest to, że wygląd z tego płonącego budynku, no on płonie, więc to jest dość niebezpieczne i jakieś na przykład elementy płonące mogą cię zranić. Więc wtedy mówię, że w tym teście jest takie zagrożenie, że możesz oberwać 2 obrażeń z powodu tego i tego, czyli w tym wypadku z powodu ognia, który się tutaj wokół szaleje, i będziemy musiał wydać dodatkowe 2 każdy sukces za każdy jeden poziom obrażeń, żeby jego zniwelować. I w taki sposób, bo to mają te 4 sukcesy, James był w stanie jak najbardziej przerąbać się jakimś toporem przez to, w taki sposób, żeby się nie uszkodził, i dostanie mu jeszcze jeden sukces. Ten jeden sukces może wykorzystać na to, aby stworzyć jakąś nie tyle przewagę, co szansę dla swoich towarzyszy. Mhm. Tak, szansę dla swoich towarzyszy, którzy w swojej turze, przez swoich rzutów, będą mogli wykorzystać jakiś sukces, żeby tą szansę wziąć dla siebie. Ja będę oczywiście podpowiadał o jakichś możliwościach tego typu. Wy też możecie myśleć i mówić na głos, co uważacie, że może być jakąś szansą w danej scenie. Więc to nie jest tak, że tylko ja tutaj jestem odpowiedzialny za całą kontrolę kreatywną nad sesją. Będziemy starali się to standardowo budować razem. Ale to jest podstawa testów w tej grze i tak naprawdę więcej tutaj nie potrzeba. Rany są standardowo. Mamy u góry track run. O, James ma zaznaczoną dramatyczną ranę. Tak, więc generalnie otrzymujecie rany po kolei od dołu w górę. Kiedy otrzymacie 5 ranę, dostajecie dramatyczną ranę. I ta dramatyczna rana daje jakieś konkretne rzeczy i konkretne minusy.
Otóż w tym wypadku na przykład pierwsza rana daje dodatkową kostkę, z tego co pamiętam, tak? Tak, tak. Druga daje dodatkową kostkę Wilianowi. Trzecia... Albo dwie. Mhm, albo... Nie pamiętam. Chyba dwie. Ale ten stół wydaje mi się, że to ogarnia. Albo i nie, nie wiem. I co kolejne jeszcze jest? Trzecia daje, że kości ci wybuchają, a czwarta powoduje, że schodzisz nieprzytomny, obezwładniony, nie jesteś jeszcze martwy, ale jesteś generalnie wyłączony za bardzo z sceny raczej. Po angielsku jest to termin helpless, czyli taki bezbronny totalnie. Mm. No, jak to w filmach czasami, tyle ran odniósł bohater, że on tak leży na ziemi i jest w stanie, no może ręką coś tam tylko, nawet czołgać się nie jest w stanie. No to jest mniej więcej ten moment. Co to znaczy, że kości wybuchają? Kości wybuchają? Tak, że generalnie dziesiątka zostaje dziesiątką, a dodatkowo dostajesz dodatkowo jedną kostkę. Nawet jak masz napisane na karcie postaci, jak masz umiejętność na poziomie 3, możesz przerzucić jedną kostkę, jak masz umiejętność na poziomie 4, możesz ustawać w 15 jako dwa sukcesy zestaw kości, a na dziesiątce explode, czyli w nawiasie masz plus jeden dice. Tak, eksplozja kości to oznacza, że jeżeli wypadła ci dziesiątka na kostce, to po prostu dodajesz dodatkową jedną kostkę, jeszcze dorzucasz do tego rzutu gratis. Więc zwiększa ci się pula. Okej, okay, czyli ogólnie to dobrze, że wybucha. Tak. To jest pożądane. Na przykład w tym rzucie, który miał tutaj James jako przykład, jeżeli wybuchałyby mu kostki, to by miał teraz jeszcze dorzucić dwie kolejne kości, bo dwie dziesiątki wypadły. Mhm. Więc rozumiem. Miałby o dwie kości więcej. I mógłby ułożyć więcej sukcesów. Tak. Okej. Okay. Tak. Bo na przykład wypadłaby mu dziewiątka i trójka, nie? I tu w momencie ma już jeden sukces więcej chyba. Tam dwa. No tak. No jeszcze jakbym na Brona rzucał. A nie, czekaj, bo aha, te skille nie mam żadnego skille. No, ale generalnie no, to jest fajne w tym stole. Jak masz umiejętność na 3, stół automatycznie przerzuca. Czekaj, rzućmy sobie parę razy. Aha, no znowu. Ja chciałem z tej 15 jeszcze powiedzieć, nie, że masz tego skilla wysoko. O, tutaj przykład, w tym trucie przykładu jest dokładny, mam bardzo ładny przykład, że wypadła jedynka, a tutaj wypadła trójka, tak? I została przerzucona automatycznie, żeby wrzucić coś więcej. Aha. Bo trójki są słabe, więc jeśli jest taka możliwość, żeby zdobyć więcej, przebić i nie stracić na tym, to stół to zrobi automatycznie, przewróci. No i fajnie. Mm. Właśnie, hero pointy Diable, ja na razie mam zero wpisane, nie wiem, czy z tego będziemy korzystać. Zaczynacie sesję z jednym hero pointem. Jeśli chodzi o korzystanie z hero pointu, pamiętasz, JJ, na której to było stronie w podręczniku? Ojej, nie, ale 170 któraś chyba, tak mi się kołacze. Coś. 170, hero pointy, risky, raises, opportunities, hero points. Hero points, using hero points. Możesz dodać jedną dodatkową K20 do testu. Znaczy K10, przepraszam. K10 do testu. Możesz pomóc innego gracza i dać mu 3 kostki. Możesz użyć specjalnej umiejętności swojej karty postaci, na przykład czaru, albo macie ten virtue, tak? Tak, tak. Mhm. Albo wykonać akcję, kiedy jesteście helpless, czyli kiedy macie 4 dramatyczne rany. Więc to też jest spoko. To jest opcja, że jesteście helpless, ale macie tam dużo hero pointów, to dalej możecie działać, korzystając z swoich hero pointów. Jeżeli chodzi o hero pointy, zazwyczaj sesja zaczyna się z jednym. I zawsze. Można z... No tak, chyba że z jakiegoś powodu będziesz chciał na przykład ucięło akcję w pół niemalże sceny i chcemy kontynuować z takim stanem, jaki był na koniec poprzedniej sesji, dlatego mówię zazwyczaj. Mhm. Ale poza tym, żeby dostać hero pointy, można wykonać kilka różnych rzeczy. Można samemu jako gracz, albo jeżeli mistrz gry zaproponuje, aktywować wadę swojej postaci, hubris. Czyli w odróżnieniu od tego virtue, które wymaga z kolei aktywowania za hero pointa, to tutaj zgodzić się na to, że
to mój bohater na przykład teraz, tak jak ma wpisane, będzie samolubny, albo zbyt dumny, żeby przyjąć pomoc, albo coś takiego. Można też przy teście, czyli przy czymś, co ma jakieś ryzyko, już z założenia, można stwierdzić, to ja nawet nie rzucam, ja obleję ten test, ale w zamian dostanę hero pointa. Czyli można powiedzieć, teraz przyjmuję tutaj konsekwencje, ale przygotowuję się z myślą o tym, że w dalszej części sesji będę miał trochę więcej tych hero pointów do wykorzystania. Poza tym, no oczywiście odgrywanie tego, co jest na naszych kartach postaci jako quirks, czyli jakieś takie charakterystyczne dla tego, kim jesteśmy, zachowania postaci. Tak. Quirki i tak samo jest ten, tak, już powiedziałeś to samo. Generalnie jeszcze jest jedna opcja, ja mogę w jakimś teście niewykorzystane kości do żadnych podbicia, do żadnego sukcesu, mogę je wykupić. W zamian ja daję ci hero pointa, ale ja dodaję sobie danger pointa. Danger pointa to jest moja specjalna pula, która działa podobnie jak wasze hero pointy. Ona pozwala mi podnieść poziom, standardowy poziom trudności jest 10, na sukces jest 10. Ja mogę podnieść poziom trudności o 5, żeby było 15. Albo więcej na sukces, nie? Jeden. Tak. Więc... Skoro już jesteśmy przy punktach, to jeszcze wealth pointy, czym są? Nie przejmuj się tym. Jak bogaty jesteś, jeżeli chcesz grać tym, że na przykład wywodzisz się z rodu, który ma wielkie bogactwa i generalnie możesz szastać pieniędzmi, to jest mniej więcej ta statystyka do tego. Tak, przy czym jeśli nie masz żadnych przewag, które dają ci na start dodatkowe jakieś punkty bogactwa, w sensie zaczynasz z zeroma punktami bogactwa. Yeah. Naprawdę. I za każdym razem, kiedy kończy się sesja, twoje punkty bogactwa się zerują. To jest jedna z gorzej zrobionych rzeczy w tej grze, niestety. I nie chcę na razie tego house rulować, ale pewnie kiedyś coś z tym zrobię, żeby to jakoś odzwierciedlić to, że bohaterowie się bogacą graczy po prostu w jakiś sposób. No. I niekoniecznie zużywać na to ileś story arku, żeby sobie podbić trwale, tak? Dokładnie. Okej, okay, dobra, to jeszcze jedna rzecz, którą musimy ustalić, znaczy to jest ustalone wcześniej. Wojtek, twoja postać, Gregory, jest medykiem statkowym, tak? Tak. Powiedz mi, czy ty byłeś z nimi na tym statku od samego początku i po prostu siedziałeś gdzieś cały czas pod pokładem i kryłeś się, czy... To jest wygodne dla mnie, od razu powiem w ten sposób. Nie? Jest to dla mnie wygodne, że ty gdzieś tam byłeś, po prostu nie byłeś aktywną postacią, więc się gdzieś chowałeś po prostu. Wiesz co, to czemu nie? Skoro jakby tak ci będzie dobrze, łatwiej tak. Tak, generalnie... Może być tak, że byłem gdzieś tam zawsze. Znaczy zawsze, na statku. To w jaki sposób pan Jonathan cię zrekrutował na statek? Skąd ja mówię? Pan kapitan mi się wypowie. Dobrze. To powiedz mi może kilka słów więcej o Gregorym, bo jesteś awalończykiem, jak rozumiem. Zgadza się. I cóż, jest to osoba, która na pewno chce zrobić dobry użytek ze swoich umiejętności nabytych przez lata nauk, które odebrał. Zarówno jeśli chodzi o medycynę, jak i nie kartografię, tylko archeologię. Tym też się specjalizuje, chociaż... Myślę, że to mógł być tutaj ta nić, która spowodowała, że się spotkaliśmy, bo Jonathan szukał kogoś, kto byłby trochę lepiej zaznajomiony z różnymi no właśnie archeologicznymi jakby zakątkami wiedzy. On miał zamiar wyruszyć na daleko na zachód w kierunku Nowego Świata i tam poszukiwać cudów,
artefaktów, które można by sprowadzić z powrotem na dwór królowej Elaine i no cóż, okryć się sławą i chwałą, jak również uzyskać jakąś bardziej prominentną pozycję na dworze. Są to pobudki, które byłem w stanie zrozumieć, myślę, i poniekąd podzielam chęć zabłyśnięcia. Tak na stare lata, na łajbie, tak przydałoby się jakaś... No, to świetnie. To myślę, że jak spotkaliśmy się w jakimś pubie awalońskim nieopodal nabrzeża, to znaleźliśmy wspólny język i to nasze wspólne dążenie do zobaczenia, odnalezienia z dawna zapomnianych rzeczy, budowli, artefaktów. To było to, co powodowało, że pomyśleliśmy o wspólnej wyprawie. Ja mam statek, ty masz wiedzę, jak również okazało się, że jesteś nadzwyczaj cennym nabytkiem do załogi, mając nie tylko wiedzę jakby akademicką z zakresu historii i archeologii, ale również medycyny. Postrzywać was też postrzywam, jak trzeba. I utniesz nogę, jak trzeba. Ja nie planuję, żeby była potrzeba, ale nie mogę gwarantować, że nie będzie. Okej, dobra, to jeszcze tylko szybko. Czy Gregory ma jakieś zdania na temat Cooka Jamesa, który jest z Highland Marshes, tak? Z Szkocji takiej. Tak. Jakie on mieć zdanie? Który generalnie jest... Trzącił? Właśnie, powiedz James coś Gregoriemu o swojej postaci. No wiesz, James jest dość wysokim właśnie, jeśli chodzi o posturę i miesięcznym gościem, ma 2 metry, możliwe, że ona może mieć... Nie opisuj więcej. Powiedz mu no, cechę charakteru. Ale jest wielki, nie? Cecha charakteru jest trochę porywczy, wszystkim ładuje swoje potrafy, jaki gotuje, bo w sumie z Cookiem. Uważa się za świetnego piwowara, a nim nie jest. No i lubi dać zęby, jak ktoś powie coś złego o jego piwie. To może to, co o nim myślę, zostawię dla siebie. I to jest dobra odpowiedź. Zęby. I to jest dobra odpowiedź. Dobra, okej. Okay. Dobra. Ale ja pewnie się przyda. I kiedy będzie trzeba, to lepiej, żeby był. Wiesz co, lepiej go mieć po swojej stronie. Tak, żeby był, ale po naszej. Stosunek załogi do Cooka jest bardzo ambiwalentny. Aha, nie szanuję królowej. A czy nie, inaczej, nie szanuję swojego króla, bo ten jest pieskiem królowej. Przy żadnym z wyspiarskich gości nie będzie mówił, że a królowa to jest taka i taka. Nie, nie. On ma wąty do swojego króla, że się skuma z królową. Król Szkocji, jakby co. Tak, król Highland Marshes, tak. Nie odpowiadam to. Tak. Tak, a można powiedzieć, że na swój sposób królowa Elaine jest na czele całych Wysp Przecudnych, czyli Avalonu, Highland Marshes i Innismoor. Między innymi dlatego, że dzierży aktualnie Graal, który jest jakby też symbolem tego, że Shi są po jej stronie i magia jakby powróciła do Wysp Przecudnych. To tak tutaj dla ciebie, Wojtku, żebyś miał lepszy jakby pojęcie, dlaczego jest też jakieś takie tutaj napięcie po stronie Jamesa między nim a jego królem. Dobrze, no bo... ja takie wstawki będę doceniał. Tak. Jakieś dopowiedzenia jakichś tam takich
rzeczy. Tak. No i właśnie między innymi wielu Szotów, czyli mieszkańców Highland Marshes, niekoniecznie zgadza się z tym, że ich król no, w tym momencie jest w sojuszu z królową Avalonu. Okej. Okay. Prosię mówiąc, chcą niepodległości i krzyczą freedom! Tak, oni chcą autonomii tak naprawdę. Nie chodzi o to, żeby była wojna, nie? Dobra, chłopaki. Let's us stop here. Przejdźmy do samej sesji już faktycznie, do samego grania. Udało się wam odzyskać Wesyrnów, artefakt, który Felipe Perroquet chciał użyć do przywołania Krakena. Założyliście się jednak na nim krople krwi. Mimo prób, nie udało się wam jej usunąć w żaden sposób. Wiecie, że to znak Magaporte, który pozwoli mu w odpowiednim momencie po nią chwycić. Niewiele będziecie mogli z tym zrobić. Macie więc dwa wyjścia. Albo znajdziecie ktoś wam pomoże usunąć znak maga z artefaktu, albo znajdziecie sposób na pokonanie Krakena pod urokiem Felipe. Udajcie więc do najbliższego miasta, w którym możecie znaleźć pomoc. Do Argosty, serca pirackiej republiki, gdzie wszystko jest dozwolone, a ludzie są wolni. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce to wciąż ta sama historia. Miasto na wyspie Argosta jest ogromne, jak na warunki, w których się znajduje. Zatrzymaliście kaprys w pani porcie i zeszliście na ląd. Kiedy schodzicie do statku, kogo można zauważyć? No, z pewnością Jonathana, który teraz ubrał trochę jakby odświeżone ubranie. Krótki rękaw, jeżeli chodzi o koszulę. Na to kamizela, zupełnie taki bezrękawnik. Ładnie ozdobiona, ale może bez zbędnych takich... żeby nie było, że się wystroił totalnie, bardziej to są ładne dodatki, które trochę wzbogacają samą kamizelę, tę kurtę, bez przesady. To nie jesteśmy montańczykami, żeby tutaj ociekać jakimiś falbankami, wzorkami, koronkami i tym podobnymi pierdółkami. Do tego... odświeżone, ładne, wyjściowe, można by rzec, skórzane spodnie do pary ze skórzanymi butami. Przy pasie ładny, paradny rapier i pistolet zatknięty za pas po drugiej stronie. Dobra, to drugi schodzi James. No i trochę wychodzi przed kapitanem. Kapitanie, ja panu kapitanowi tutaj będę tych rzezimieszków rozstępywał, bo żeby pana kapitana tutaj nikt nie chciał dotknąć. No i to jest, tak jak mówiłem, wielki gość, dość postury atletycznej, ciemne włosy, z tego co pamiętam, miał brodę na bokach, a tak naprawdę ma taki ala niby irokes, ale to nie stoi na jak u, nie wiem, jakichś łowców, powiedzmy. okolczykowany tunel w uszach i w tym momencie, bo schodzimy na ląd, ubrał na się tartan, jest on przesadzany i tak dalej. W zasadzie on przy sobie broni zbytnie nie ma, ale ma swój niezawodny kucharski nóż zapasem. Dziersko idzie przed kapitanem. Mówi, to jest drogi! To jest taki kucharski nóż czy tasak? Nie, to jest kucharski nóż, tylko że bardzo duży, nie? I ostry. On zawsze tasak. No, niektórzy widzą to jako tasak, powiedzmy. Taki tam rozmiaru Claymora. Okej, okay, no i Gregory. Tak, Gregor, który... no... to nie jest chyba towarzystwo, do którego on przywykł. Tak. On w grzeczniejszych i bezpieczniejszych chyba miejscach zazwyczaj przebywał. Ale tak, ubrany raczej praktycznie niż schludnie, czy jakoś pod konkretną modę. Przez ramię przewieszona torba z jakimiś tam
pędzlami, dłutami. Nigdy nie wiadomo, co trzeba będzie wykopać. Może się coś trafi. Fajka. Pistolet za pasem, ale może nie tyle ukryty, co po prostu nie na wierzchu. Mhm. Jasne. Nie prowokować, nie kusić, ale w razie czego mieć się jak próbować bronić. Mhm. Jasne. Schodząc z pokładu, tam jeszcze kapitan się odwraca i tak. Dara! Zajmij się zaopatrzeniem, żebyśmy tutaj ładownie mieli pełne, jak będziemy wyruszać. Dobrze, kapitanie, dobrze. Mamy trochę ładunku do władowania. Chcemy go sprzedać? Jak cena będzie dobra, pewnie. Dobrze, w jakim będzie Iron Mech? O, ogarniemy to szybko zresztą. No i zabrali się faktycznie za raz załogą za przepacz waszych materiałów. I być może, jak już skończycie tą sytuację na Argoście, może będziecie mieli faktycznie jakieś dodatkowe bogactwo. No teraz wy wyszliście w porcie. Port jak port nie wygląda zbyt imponująco. Jest to seria po prostu długich mul, które zbudowane są raczej z drewna niż z kamienia. To mimo wszystko jest Piracka Republika. Ona tutaj powstała w bardzo polowych warunkach. Nie można tutaj liczyć raczej na zbyt wiele kamiennych konstrukcji. Jedne słowa się rzuca faktycznie, że w samym centrum miasta, gdzieś daleko, jest zbudowany kamienny port. Ktoś musiał naprawdę mocno się wyślić, żeby go tutaj postawić. Ale poza tym miasto raczej jest drewniane. I prawdopodobnie cholernie łatwopalne. Widzicie, że po samym porcie szlaja się całkiem spora ilość marynarzy, chociaż może bardziej powiedzieć piratów, ponieważ w tym miejscu każdy z marynarzy jest piratem. Nie wyglądają na zbyt przyjaznych, ale też wyglądają na takich, którzy byliby zajęci tylko i wyłącznie własnymi sprawami. W tym miejscu raczej nie wstrzyma się bujek. Kierujcie swe kroki w stronę karczmy, bo to pierwsze miejsce, które wam przychodzi do głowy, gdzie moglibyście się o cokolwiek zapytać. Karczma nazywa się pod rozprutym bębnem. I na pewno widziała niejedną bójkę. Ja przepraszam, ale mam pytanie takie techniczne. Mm? Czy tę mapę można jakoś sensownie przenosić sobie tutaj na Foundry? Bo mam ją tak... Prawy przyciśnij. Jest. Tego szukałem. Dziękuję. Miałem ją tak, że w połowie mi zniknęła właściwie pod. Tak, i generalnie. Nie wiem, czy widzisz. Nie wiem, czy widzisz, gdzie jesteście. Ja zaznaczam, musisz oddalić mapę. Mhm. I będziesz widział, gdzie diabeł pokazuje, tam możesz sobie przybliżyć, bo kółkiem możesz przybliżyć i oddalić całość. Mhm. No właśnie, przybliżenie, oddalanie już w sumie miałem, ale z mapą był problem, żeby przenieść tak, żeby gdzie się widzieć. Dobrze. Dobra, no weszliście do karczmy. Karczma, tak jak powiedziałem, wygląda jakby widziała niejedną bójkę. Nie jest jakaś standardowa. Stoliki są drewniane, krzesła są drewniane. Jest tu całkiem sporo piratów, kurtyzan. Siedzą, piją, bawią się. Nikogo nie obchodzi, że jest w sumie przed południem. Dla części z nich prawdopodobnie życie po prostu w ten sposób płynie. Za barem stoi wielki, szeroki karczmarz czarnoskóry, który nawet nie zwrócił uwagi na to, że weszli się do baru. Tak. Co robicie? Siadamy, kapitanie? Jak kapitan pozwoli, to ja przyczyszczę. I nie wiem, jak widzę... Są wolne stoliki. Widzę tam w ogóle jakąś obsługę. Widzę co, jakąś obsługę tutaj, czy coś. James. Obsługę? Bo chcę wyrwać jakąś szmatkę, czy coś, czy coś ma ten gość, sam przetrzeć. Nie. Czy widzę jakąś obsługę, jak sam... bo chcę wyrwać szmatkę, taką małą szmatę. No. Bo ten... Bo jak samemu nie zrobię, to nie będzie zrobione, nawet to.
Nie, tutaj obsługi nie ma. Są stoliki, owszem, są dość brudne i klejące się. Raczej nikt często tego nie sprząta. No dobra, to... Kurwa, ja na tym nie siadam. James, zawsze możesz stać. Jasne. Gregory. Choć zamówimy sobie coś, bo Jamesowi chyba nigdy się tutaj nie spodoba. Podchodzę do kontuaru. Mhm. Macie jakieś piwo, czy tylko inne alkohole? Ha! Piwo by się znalazło, ale raczej w większości przypadków to raczej rum. Rum, ewentualnie rum. A jakby dobry, pan chciał, mam dla pana trochę nieważne. Więcej rumu. Rum. Poproszę. Jasne. Dał ci buteleczkę. James? Takie jest pytanie? Nie. Może być rum. Albo... Dobra, niech będzie cztery razy. Albo nie, zdecydowałeś na co innego. Na rum. To dwa razy i dwa razy. Oczywiście, nie ma sprawy. Już podaję. Wszedł na chwilę na jakieś zaplecze i wyciągnął się dwie butelki rumu. Co was sprowadza do naszej republiki? Kapitanie? Możliwości. Jak wszystkich. Jak wszystkich. Wolność. Ciepły klimat, słońce. Nienawiść do Montaigne. Powodów jest wiele. To mi się ostatnio podoba. Bardzo, bardzo dobrze. Nikt ich nie lubi. Spójrzmy prawdzie w oczy. No. Tak. Jak można ich Montaigne. Lubić? Montaigne gorszy od mojego zapozielego króla. Tfu. Sprzedawczy kiedy. Niemniej... Jak już rozmawiamy tak... Wiecie może o jakimś mądrym, takim wiedzącym tutaj w okolicy, albo mądrej kobiecie. Kimś, kto zna tajniki mistycznych rzeczy? Szamani w sensie. Może być i szaman. Nada się od biedy. Takie wezmę skądkolwiek będzie pomoc. Ja tu nie będę jadł. Pijemy rum. Iluzjonista. Zdrowujmy się. Cokolwiek. I spadamy. A, dobra. Szaman. Tak. Tak wtrącę, jeśli mogę. No. Jak w tym świecie właśnie z magią? To jest tak jak w młotku, że o, na stos? Nie. Czy to jest... Znaczy okay. Zależy tak trochę. To zależy, ale... Byłby tym... Castile, czyli odpowiedniku Hiszpanii, jest tam między innymi prężnie działająca kasylijska inkwizycja, to nie. Oni na stos. Okay. Oni wszystkich takich na stos. Oni wytępili jakąkolwiek magię, która była, można powiedzieć, rodzima dla Castile. Natomiast pozostałe nacje z odpowiednika Europy, każda nacja ma swoją jakby charakterystyczną magię. Mm. I dla Montaigne jest to właśnie taka magia portali, przechodzenia, pokonywania wielkich odległości natychmiastowo przez magiczne portale, chowania rzeczy i przywoływania ich na później. I to jest ten problem, który tu mamy, że ten artefakt został naznaczony przez takiego maga i jeżeli nic z tym nie zrobimy, to on to sobie potem weźmie i tak sięgnie ręką, można powiedzieć, przez rzeczywistość i zabierze ten artefakt, kiedy będzie chciał. Okej. Okay. No to rzeczywiście jest problem. No, no tak. Dlatego tak zależy mi trochę na tym, żeby coś z tym zrobić. Mm. Tak. Natomiast nie ma podejścia, że magia jako taka jest zła. Nie, a w tym miejscu, gdzie jesteście, nawet jest w ogóle jeszcze bardziej luźne podejście niż gdziekolwiek indziej, bo jesteście w miejscu, jesteście w Pirackiej Republice. To jest coś takiego, z czym się rodzisz, czy tego się można nauczyć? Raczej się z tym rodzisz, ewentualnie odkrywasz, że masz. Raczej. Aha. Może być tak, że nabędziesz, albo zawrzesz jakiś na przykład pakt. Ale to nie jest tak jak matematyka, że się nauczysz.
To, to nie, 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 zależy. Wszystko zależy od rodzaju magii tak naprawdę. Dobrze. Okej. Okay. Bo to w przypadku na przykład Montaigne, magii Porte, tak? To jak najbardziej, z nią się musisz urodzić i musisz pochodzić po prostu z szlacheckiej krwi być, tak? Ale, tak jak powiedziałeś, na przykład polska magia to jest pakt z diabłami, tak? I to nie rodzisz się z tym, ty musisz zawrzeć ten pakt. I okay, tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od tego, jaki kraj. Dobrze. Jaka magia? Ja tego mówiłem, na początku magię zostawmy z boku. Mhm. Dobrze, że tak zrobiliśmy. I jest ona, można powiedzieć, czymś normalnym w tym świecie, ale to nie jest tak, że pierwszy lepszy przechodzień będzie miał magię. Okej, okay, dobra. Dobra, no to co? To jak z tym wiedzącym wiedzącą? Myślę, że znalazłby się paru tutaj szamanów. Tak, mogliby być, ale nie wiem, czy chcecie się z nimi spotkać. To nie są zbyt przyjemne osoby. Nie przebywają w mieście. Inaczej w głąb wyspy trzeba by się udać. To jest chyba najmniejsze z problemów. Do wyboru mam albo to, albo zostawić cenną rzecz od tak do wzięcia Montańczykowi, więc wolę zaryzykować. Może wiesz o kimś, kto był w stanie w ogóle niszczyć albo przeszkadzać tej plugawej magii Montańczyków? W tym to może być problem, wydaje mi się. Nie jestem pewny w 100%. Ja się na magii nie znam. Musieliby się popytać ich konkretnie, ale tak jak powiedziałem, no oni są poza miastem i mają raczej swoją enklawę kawałek od nas. I co ja ci mogę powiedzieć? No nie są to przyjaźnie nastawieni osobnicy. Czy ja wspominałem o plemieniu kanibali? No teraz. Jeszcze nie, ale James, tu jak rozumiem jakieś trochę egzotyczne gusta kulinarne, to może coś dla ciebie. Ta, haggis z Montańczyka. To są dwa słowa, których osobno nie przepadam za nimi, a połączone razem tym bardziej. To nie, James, nie. Wybacz, kapitanie. To możemy tę myśl wypłukać rubem. Mhm, musimy. Diabeł, ty mówiłeś, że tutaj... większość miasta jest drewniana, ale są też kamienne, tak? Tak, jest kamienny fort na środku miasta. Okej. Okay. O ten fort bym chciał wypytać. Bo tutaj już wątek tych szamanów się skończył, tak? Nie wiem, no to zależy od nich. Myślę, że jest takie... oczywiście Gregory, jak chce, może teraz podpytać o Ford. W razie Jonathan zastanawia się, jakby rozważa, na ile jest gotów wziąć i dopytywać dalej o perspektywę potem spotkania z kanibalami, całym plemieniem kanibali. Ale macie wrażenie, że za chwilę temat powróci. Mhm. Kapitanie, ja wiem, że kapitan... Pozwól Gregoremu, James. James, pozwól Gregoremu się wypowiedzieć. Momencik. Nie. Pozwól Gregoremu się wypowiedzieć. Ale może wykodowanie w occie. Demon musi zadziałać. Musi. Demon, kurwa. Daj zagrać Gregoremu. Spokojnie. Tak? Tak, mów, proszę. Ten fort, co tutaj stoi, to jest używany? Kto go postawił, wiadomo? Czy... No bo reszta miasta wygląda na nowszą. To wiesz co, to
sam początek tej lokacji, tego miasta, to właśnie fort budowany przez Montańczyków. Oni chcieli tutaj się osiedlić, ale ostatecznie im się nie udało i na zgliszczach tego fortu, który został później odbudowany przez nas, powstała właśnie nasza republika. Arr! Szkoda, żeby się marnowało, tak? Tam jest to używane? Co tam się znajduje? Jakaś straż? No, tam żyje król piratów. Nie słyszałeś o królu piratów? A kto nim teraz jest? Bo nie jestem pewien, czy jestem na bieżąco. Czekaj, nie mam otwartego podręcznika z tą informacją. Jak najbardziej jest ta informacja, mam tą gdzieś zapisana w podręczniku. Nie myślałem, że będzie w ogóle to podrażali tym wątkiem, więc nie pisałem sobie. Masz archeologa w ekipie. No tak, ale to król piratów żyje, nie trzeba go archeologizować, nie ze stylu. Słuchaj, różnie może być. Pirate King. No, nie znalazłeś nic. Znalazłeś osobno wszystko. Nie, dobra. Jezus Maria, dobra, czekajcie. Indeks. Chyba ktoś ma pomysł, jak on się ma nazywać, ale nie znajdę to w podręczniku. Nikt tam nie wykupił nazwy? No nie. Ale wiesz co, diable, to chyba było w opisie tych całych... Czekaj. Ja to widziałem. Morgan Jacqueline Bonaventura. Proszę bardzo. O. I co, na bieżąco kapitan jest? Tak, to chyba dalej Bonaventura, tak? To do ostatniego razu, jak słyszałem wieści, nic się nie zmieniło. Arr. Niech żyje jak najdłużej. O, w tych czasach to wszystko możliwe. Na pewno jest parę osób, które chciałoby przejąć jej rolę. Jej? No jej. Po prostu odwracam się i idę do stolika, zanim pojawią się pytania. Idę sobie gdzieś siąść. Jasne. Oddasz się od niego i siadasz przy jakimś stoliku. Co robi James tak. I Jonathan? Jonathan tak z ciężkim jednak sercem, ale tak nachyla się w kierunku Normana. Dobra, to jak można znaleźć tych tę enklawę, kolonię, wioskę? Pal 6, że to kanibale. Jak wiedzą, jak zaradzić temu, co nas trapi, jestem gotów podjąć to ryzyko. Dobrze. Okej, dobra, no to co? Pytanie jest takie. Siedzicie w karczmie, jeszcze trochę spędzacie w niej, pijąc rum. Oczywiście James nawet nie zasiada przy tym brudnym stoliku, widząc, że nie bardzo ma co zrobić, żeby go wyczyścić, bo nie ma przy sobie żadnego środka czyszczącego, w zasadzie żadnej szmaty poza własnymi ubraniami, a chyba trochę mu byłoby ich szkoda. Siedzicie... Tak, stół jest strasznie upierdolony. Pada deszcz u mnie. Okej. Jaka jest decyzja tak naprawdę? Co chcecie zrobić? Co dalej? Kapitanie, ja mam pewien ryzykowny pomysł. Jakbyśmy tym kanibalom coś w podarku dali. Oni jedzą, tak? Tylko, że jest pewien problem. Nie znam ich gustu. James. Kanibale jedzą... ludzi, tak? To jest pewien problem. Nie wiem, co uważasz za dobre danie do przyrządzenia dla kanibali,
Ale ja chyba nie chcę wiedzieć, skąd byś w ogóle chciał brać jedzenie dla nich. I wątpię, nie, no, żebym chciał być częścią tego. I ja też nie. Ale zawsze można im powiedzieć, że to ludzie, tak? To nie musi być ludzie. A doprawisz to tak, żeby smakowało jak ludź? Myślę, że... To już nie jest taki zły pomysł. Słucham nie cię. Jak ludzie smakuje. No właśnie. Mi się wzięło. No jesteśmy w mieście. Może znajdzie się tu jakieś mięso, zrobi się potrawę i mi się... Tak świnia znajdzie się wszędzie. Właśnie, nie? Świnie, kurczak, co się da? O, może miks zrobić. Zrobi z tego haggis, ze wszystkiego coś da? Może mi będzie smakować. Nie jestem pewien, czy haggis ze wszystkiego, co się da, to jest to, na pewno to urzeknie nie... tych kanibali. Mhm. Ale sam podarek. Jestem pod wrażeniem, że siedzimy i dywagujemy o kulinarnym prezencie dla plemienia kanibali, ale to będę zapijał innym wieczorem. No to jeżeli nie chcemy ich przekupić innym jedzeniem, to jaki jest na to pomysł? Możemy, tylko nie jestem pewien, czy haggis na winie w wykonaniu Jamesa to jest to, czym chcemy ich przekupywać. No właśnie, nie wiem, jaki mają gust, ale tego też bym nie chciał zrobić, żeby im podarować, że pan kapitan wybaczy niewolników. Nie jestem za niewolnictwem totalnie. Freedom! No właśnie. Czyli my nie mamy niewolników. Nie. No dobrze. Nikt w naszej załodze nie jest niewolnikiem. Może zapytajmy chłopaków na statku o jakiegoś wolontariusza. Nie. Nie, 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 nie. Panowie, weźmy, wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Nie idziemy tam, żeby kogokolwiek oddać w ręce kanibali na pożarcie. Dosłownie na pożarcie kanibalom. Nie, nie, nie. Idziemy no tam. Jak ich ugłaskamy? Najwyżej... siłą i godnością osobistą? No w razie czego nas jest trzech. Tam jest choćby cała wioska, jakby była 10 osobami, no to nadal jest... No dobrze, Gregory, ty jesteś oczytanym człowiekiem. Może ty wiesz o jakichś sposobach negocjowania, czy też co sprawdza się w pertraktacjach z ludami tutaj na archipelagu? Tak na teraz musiałbym przysiąść poczytać. Może jakieś księgozbiory tutaj mają... I zapytać. Jeżeli gdzieś, to pewnie tylko w forcie. Kto inny trzymałby księgi tutaj? No właśnie. Zapytajmy tu tego miłego gospodarza, żeby nie błądzić bez sensu. Od razu pójdziemy. Może się dowiemy, że nie wolno. Gospodarzu, gospodarzu! Tak! A to jesteście tutejsi. Mieszkacie tutaj. Czy ktokolwiek w ogóle chadza do tych kanibali i wraca? No to nie tak, że wiesz, że zaginął, to pewnie kanibale go zabrali. Powiem ci, że nie mam żadnego pojęcia. Ja się tam nie wybieram i no. Wydaje mi się, że raz na jakiś czas nasza wspaniała król piratów wysyła paru nieszczęśników na wyprawę w ramach nagrody za źle wykonane zadanie. Ekspedycja karna. Tak, tak, dokładnie. Oczywiście żadna się jeszcze nie udała nigdy, więc... Aha. A co pan chce wiedzieć generalnie?
Może jakoś tak szczegółowiej, bo... My wiemy, gdzie oni mają swoją wiochę, tak? Dlatego się tam nie zbliżamy. Aha. Bo może chociaż z kimś handlują, albo coś, co by można było zabrać i na przykład wymienić za to, że nie wezmą i nie będą próbowali nas zjeść. Wydaje mi się, że nikt nie próbował. To pewnie bezpieczniejsze. Wie pan, bezpieczeństwo i higiena pracy jest najważniejsza. Prawda, prawda. Jak James w momencie spojrzał na stół. Przytakuje, przypominając sobie naszą Iron Meg. Dobrze, no, czy mogę rzucić do swojej pracy, bo wie pan, tak, generalnie to muszę piwo polewać i rum polewać i w ogóle. To piwa nie było przecież. Jak nie było? Powiedziałem, że jest, tylko że nie najlepsze. To tego nie usłyszałem, przepraszam. To uszy się myje. Gregory, jak chcesz spróbować tutejszego piwa, to proszę bardzo. Nie, zawierzę doświadczonemu, że nie najlepsze. Muszę mieć trzeźwy umysł, jeżeli chcemy szukać informacji. Właśnie informacje. Panie gospodarzu, rzucam mu, nie wiem, szylinga, pensa, koronę, czym tam się płaci. Złotą monetę? Też. Żeby nie było, że mu przeszkadzam. Jakieś księgozbiory można uświadczyć? I czy są ogólnodostępne, jeśli już? Księgozbiory? To może u naszej wspaniałej Król Piratów. To tak, ale to nie wiem, czy tak po prostu dostępne. Słyszałem, że faktycznie ona zbiera dużo książek, ale tak to... Niech pan spojrzy naokoło. Spoglądasz? Spoglądam. Widzisz wokół siebie masę ludzi, która nie wygląda, jakby miała kiedykolwiek jakąkolwiek książkę w ręku i tym bardziej nie miała jakiegokolwiek wspólnego czegokolwiek z jakąkolwiek wiedzą i nauką. Ich jedynym fachem jest piractwo, morderstwo, złodziejstwo, gwałt. To widzisz po ich twarzach i po tym, jak wyglądają. Jak ci się wydaje? Może ktoś mi opisać i napisał książkę o tym. No, to nie, to musiałby pan, tak jak mówię, Król Piratów, nasza wspaniała kapitan Król Piratów, ona myślę, że jak najbardziej może posiadać jakieś księgozbiory. Jasne. To dziękuję bardzo i miłego dnia, czy wieczoru, miłej pracy. Okej. Dopijamy nasz rum. I w takim razie, skoro Gregory tak tu wypytuje, a wygląda na to, że może szanowna Morgan Bonaventura, Król Piratów, będzie miała jakieś księgozbiory, to udamy się w kierunku fortu. Ja mam taką sugestię. Macie w zakładce Journal Entries jest notatki dla graczy. Możecie korzystać z tego, zapisać tam takie rzeczy. Jest. Dokładnie, bo zauważyłem, że pisałeś na naszym czacie i to pewnie by tam było, tylko by pewnie gdzieś zniknęło Z czasem pewnie tak. Okej, dobra. Więc chcecie udać się do Królowej Piratów, do fortu. I jak najbardziej będzie to możliwe, ale myślę, że zróbmy sobie krótką przerwę na razie, okej? Okay? Mhm. Bo już dochodzimy do godziny, także przychodzą widzowie, 5 minut przerwy i zaraz się widzimy.
Dzień dobry, witamy po krótkiej przerwie. Skończyliśmy w momencie, w którym nasi gracze udali się w stronę fortu na Argoście, aby spotkać się z królem piratów. Z tak Morgan Jacqueline Bonaventurą. Znaczy, przejście przez miasto nie zajęło wam wiele czasu, zajęło wam to jakieś 20 minut. Doszliście pod sam fort, drzwi do niego stoją zamknięte. Na murach fortu widzicie stojących paru strażników. I co robicie? Macham tam na nich, żeby zwrócić na siebie ich uwagę. Ej, wy tam. Tak, ty tam. Otwórz się wrota. A dlaczego? Bo chcemy wejść. Po co? Zastanówmy się. Żeby być w środku, no. Mamy sprawę do załatwienia. Sprawę? Kapitanie, czy mogę? Proszę. Proszę, Gregory. Może ty się dogadasz. Widzę, że bardzo dobrze wykonujecie swoje zadanie, ale król, myślę, byłaby rad ze spotkania z nami. Nie jesteśmy umówieni na audiencję, jednak jeżeli dojdzie do jej uszu, że odmówiliście wstępu gościom, którymi mogłaby być zainteresowana, no ktoś może stracić posadę. Liczę teraz na pozwolenie na jakiś rzut na przekonywanie, zastraszanie, cokolwiek. Wiesz co, tak, rzuć na przekonywanie. Oczywiście chcesz osiągnąć to, że chcesz się dostać, przekonać ich, żeby cię wpuścili do środka, masz wpuścić do środka. Jaka jest negatywna konsekwencja? Negatywna konsekwencja tego jest taka, że jak ci się nie uda w ogóle, to no, nie będą zbyt szczęśliwi i będą chcieli was raczej przegonić. Ale nie widzę tej konsekwencji takiej mechanicznej pod kątem obrażeń za bardzo, nie? Ani w tym stylu. Nie rzuci we mnie cegłą. Ale, wiesz co, to będzie wymagało dwóch sukcesów, ale ja wydam swój punkt z puli Danger i podbicia będziesz miał na 15. Dobrze, czyli co robię w tej chwili? Wchodzisz w swoją kartę postaci. Tak, mam. Znajdujesz umiejętność Convince. Mówisz mi, z jaką cechą to łączysz? I wybierasz tą cechę z listy rozwijalnej. Nie wiem, z którą pomocy. No to trochę zależy od tego, w jaki sposób ich przekonujesz. Znaczy, on próbuje przekonać ich sprytnie, tak? Tak naprawdę. No, więc to brzmi jak wit. Albo na przykład finesse. Ale to jest wit w jego wypadku. No, to dobrze. Świetnie. Dalej, jeszcze nie klikaj, jeszcze nic. Używasz tego pierwszy raz w tej scenie. Nie dostajesz dodatkową kostkę. I przeprowadziłeś w miarę sensowną, niedialogową, dostajesz dodatkową kostkę. Dostajesz dwie dodatkowe kości, więc piszesz tam w modyfikatorach 2. Yeah. Increase threshold by 5? Tak. Tak. I rzucamy. I masz 3 sukcesy. Oni tak spoglądają. Spoglądają na ciebie, spoglądają na was. Na wszystkich. Ale no. Chociaż podalibyście swoje imiona, żebyśmy mogli zapowiedzieć was w jakiś sposób? Jonathan Drake z Kaprysu Pani. Oraz. A to jest. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Aha. Oraz Gregory Holster. I jak się na nich w zasadzie wyczekująco złapaliście to wszystko? I jaki macie interes do waszej wspaniałej król? Chcemy zasięgnąć jej mądrości. Oraz podzielić się swoją. Rozumiem, rozumiem.
Jeszcze jedna rzecz. Teraz masz jeszcze jedno podbicie, jeszcze jeden sukces dodatkowy. Możesz go wykorzystać, żeby coś jeszcze ewentualnie z tym zrobić. Pytanie tylko, czy masz w ogóle jakiś pomysł, co? Albo inni gracze ewentualnie. Jakieś pomysły? Czy na przykład ja tym sukcesem mogę sobie coś pojawić? W sensie, czy nie wiem, na przykład jakiś podarek, żeby z pustymi rękami nie przyjść do króla? Tak. Może to być na przykład to, że właśnie jeden z tych strażników tak zapyta się na zasadzie, a czy macie coś dla króla i wspomni, co jest jakby zwyczajowym, tak, mile widzianym, czy też docenianym przez króla podarkiem, tak żebyśmy mogli się o to zatroszyć od razu. Mm. Oczywiście, królowa, pamiętajcie, że przyjmuje podarki w złocie. Oczywiście. Oczywiście. I żeby nie było, co prawda nie macie idealnie z miejsca przy sobie tego złota, ale pamiętajcie, że wasza załoga, która została na statku, zajęła się spieniężaniem właśnie waszego łupu z poprzedniej wyprawy. I jak najbardziej możecie w dowolnej chwili praktycznie zaraz mieć to przy sobie, więc tylko będzie szybki backtrack, że cofnęliście się, odebraliście pieniądze. To nie każdy pisze sobie dwa punkty bogactwa. Dwa punkty bogactwa. I jak najbardziej macie przy sobie sporo złotych monet, które możecie podarować królu piratów. Myślę, że znajdujemy jakąś taką ładną szkatułkę, którą można by wypełnić złotymi monetami. Mhm, tak. No tak. W płóciennym worku jej nie damy. Masz. Może jakiś pierścień by się znalazł tam. Mhm. Tak, bez problemu. To mam wpisać punkt teraz? Tak, wpisujesz dwa punkty bogactwa, prawda? Zaraz będziecie i tak je zdejmować. Pewnie. No. Ale jak najbardziej tak. Dobra, odebraliście się do Król Piratów. Kiedy wróciliście już z podarkiem dla Król Piratów, bramy przed wami się otworzyły bez najmniejszego problemu. Zostaliście wpuszczeni do środka na wielki dziedziniec. No może nie tak wielki, ale na dziedziniec. I po chwili zaprowadzono was do środka fortu, gdzie w jednym z pomieszczeń urządzono salę tronową Króla Piratów. Sala jest zarazem jego skarbcem. Wokół tronu, który wykonany jest raczej bardziej, nie jest typowo tańskim tronem pełnym złota, to raczej zwykły fotel, ale bardzo wygodny, który otoczony jest górami skarbów złota, różnego rodzaju pierścieni, naszyjników, skrzyń pozłacanych. Sam fotel też ma złoto ozdoby. Na samym fotelu siedzi ona, Król Piratów, Morgan Jacqueline Bonaventura, a obok niej stoi jakiś mężczyzna. Wysoki, nie patrzy mu przyjaźnie z twarzy, biały. Wygląda jakby był z chyba Aesen. Ma niebieskie oczy i blond włosy. Ubrany jest w... ma napierśnik stalowy, albo i niekoniecznie stalowy, i stoi cały czas u jej boku. I król piratów ma jednak zwraca na was uwagi, natomiast on spogląda na was. Słucham. Czym mogę wam pomóc? Rób gadanie. Dziękujemy za poświęcenie nam choć odrobiny waszego jakże cennego czasu. Tutaj w dowód wdzięczności skromny podarek z naszej strony. Liczymy jednocześnie na to, że może zechcecie w swojej wspaniałomyślności podzielić się częścią swojej przepastnej wiedzy na temat tutejszych mieszkańców, jak i trochę bardziej ezoterycznych elementów świata.
Czy możemy liczyć na waszą pomoc? Spogląda na was. Spogląda na skarby, które przynieśliście. Co byście chcieli się dowiedzieć? Wspaniale. Tak się akurat składa, że słyszeliśmy tutaj razem z szacownym Gregorem o jakichś szamanach, którzy mieszkają na tejże wyspie, którzy możliwe, że byliby w stanie pomóc z taką niezbyt przyjemną, ale montańską klątwą nałożoną na pewien przedmiot. Tylko no, w jaki sposób można by ich tutaj znaleźć, spotkać i dożyć, aby o tym opowiedzieć, a tym bardziej powrócić z wiedzą od nich. Bo podobno są to jednocześnie kanibale? Widzisz, że zamyślił się mocno, ale widzisz też, że król piratów podniosła brew, kiedy wspomniałaś o szamanach. I zanim on zrobił cokolwiek, ona powiedziała: Adalbert, starczy. Myślę, że zajmę się tym osobiście. Ale królu, nie, spokojnie, dam radę. Więc szukacie dostępu do plemienia i do ich szamanów. Plemienia, które żyje na tej wyspie dłużej niż my tu jesteśmy, które jest niezbyt przyjaźnie nastawione nam wszystkim. I co sprawia, że akurat wy mielibyście dać radę? Bo oczywiście z chęcią pomogę wam, pod warunkiem, że wy pomożecie mi. Pewne... wyświadczyć przysługę wam, królu, to będzie przyjemnością. Oczywiście, że z chęcią to zrobimy. Wszak wszyscy tutaj liczymy na twoje wsparcie i długie rządy. Oczywiście, oczywiście. Słyszałem to już wiele razy. A potem ktoś próbował mnie otruć. W każdym razie. Słyszałem, że to dosyć popularne w przypadku monarchów. Tak, ale to chociażby byli kurwa odważni, tak jak przystało na piratów, choć spróbowaliby wyzwać mnie na pojedynek, kurwa, tak? A nie jakieś głupie trucie, cholera jasna. A to nawet nie podczas wspólnej kolacji? Nie. To się nie godzi. Dokładnie. Widzę, że pan mnie doskonale rozumie. Wracając do waszego problemu, w zasadzie mojego też. Plemię ma swą osadę na północy wyspy. I jedyny sposób, żeby się tam dostać, jest pieszo przez całą wyspę. Jak zapewne zdajecie sobie sprawę? Cała droga usłana jest pułapkami przygotowane przez to plemię. I kiedy wydaje nam się, że daje nam się już znaleźć bezpieczną drogę, następnego dnia pojawiają się tam kolejne inne pułapki. Więc pod tym kątem nie jestem w stanie zagwarantować wam, że nic się nie zmienia i że będzie, jak będzie dokładnie wyglądała droga. Na pewno będzie usłana różami, pełnych kolców. Tak wielkich, że można nabić niemal na pal. Jestem pewien, że akurat z jakimiś zagonami kwiatów, nawet i kolczasych, to sobie poradzimy. Z innymi pułapkami też damy sobie radę. Nie pierwszy zna dla nas. W czym w takim razie jest problem? Otóż plemię to generalnie zajmuje tereny, które nadałyby się na pola uprawne na tejże wyspie. No to jest, oni absolutnie nie wiedzą, co to jest w ogóle uprawa. Ja nie wiem, czy oni są kanibalami, czy nie. Nikt tego tak naprawdę nigdy nie potwierdził. Ale zajmują to terytorium i niestety, ale nie możemy się tam dostać. A uprawa
mimo wszystko jest ważna dla przyszłości Argosty. Choć większość z nas żyje na obecną chwilę z piractwa, przyjdzie ten moment, kiedy większość z nas będzie stara i nie będzie już w stanie łupić statków kastylskich i montańskich i awalońskich, jakie tam tylko nam wpadną. Tak lekki grymas przeszedł, jak było, że awalońskich statków, ale zmitygował się Jonathan. Mając dostęp do upraw, będziemy w stanie powoli zmieniać sposób, w jaki będziemy działać. Potrzebujemy tego. Mam nadzieję, że rozumiesz. Zdecydowanie. Brzmi to jak... Tak, Gregory? Książki. Zaraz. Brzmi to jak światły plan mający na celu rozwój całej Argosty. Jestem tym bardziej pod wrażeniem i z chęcią wesprzemy twoje działania, królu. Jeśli tylko tak można przy okazji. Nasz medyk załogowy tutaj i tak klepie z impetem w plecy Gregorego. Jest też jednocześnie miłośnikiem słowa pisanego. Czy mógłby może przejrzeć jakieś księgi? Tu słyszałem, że najokazalszy zbiór masz ty, królu, tutaj na wyspie. A z tego, co wiem, Gregory jest zafascynowany między innymi tymi starymi rzeczami, ruinami, artefaktami, no, starociami ogólnie. Mówią o takich archeologowie. Mhm, złodzieje, tak. Nie ma to samo, co my. Prawie. Nie bardzo jest komu spojrzeć w oczy, zabierając, co już im się i tak nie przyda. Tak. To jeszcze jest na to inne słowo. Hieny spętarne. To wszystko, co można by powiedzieć, zależy od tego, czy to akurat jest jakiś grobowiec, czy może jakieś inne miejsce. Ale tak. Gregory raczej woli łatać żywych i oglądać piękne stare rzeczy niż oglądać martwych i łatać stare rzeczy. Ale no cóż. Dobrze, to panie Gregory, jakie książki pana interesują? Może coś związane z samą wyspą? Co było przed, może nie tyle co było, ale jak został ten fort postawiony, z jakimi problemami by się borykali osadnicy. Och, to takich książek nie mamy. Nie było tutaj nikogo na tyle światłego i piśmiennego, żeby cokolwiek spisać. Jest jak najbardziej, mamy jakieś książki, jakieś dzienniki pokładowe i różnego rodzaju tego typu rzeczy, ale... Ja nie będę cię oszukiwać. O, w większości jest proza. Całkiem przyjemna. Może znajdzie się coś o kontaktach z tubylcami. Jak, czy zdarzało się coś poza napotkaniem ich i później wielką ucztą u nich? Czy jakoś udało się dogadać? Jeśli albo chodzi chociażby... o nasze tutaj lokalne plemię, to obawiam się, że nie mamy za bardzo nic takiego, co by mogło pomóc. No jakbyśmy mieli, to byśmy już dawno wykorzystali takie materiały, nie sądzi pan? Natomiast oczywiście mamy jakieś inne zapiski z innych miejsc, które sugerują, jak podejść. Natomiast gwarantuję ci, że wszystko, co znajduje się w tych księgach, to absolutne bzdury. Próbowaliśmy wszystkiego, co tam proponowali i nie. Jest tylko jedno rozwiązanie, z którego nie skorzystaliśmy. Stwierdziliśmy, że jednak jest absolutnie bez sensu. Niemniej nie chciałbym tutaj nikogo urazić, ale chciałbym spróbować sam, jeżeli jest taka możliwość. Oczywiście, nie ma sprawy. Natomiast
Nawet nie zapytałeś, jakie to rozwiązanie. Ale ja z chęcią usłyszę, co było aż tak zadziwiające, że odrzucono możliwość od razu. Zniewolenie. W większości wypadków teańskie państwa radzą sobie w bardzo prosty sposób z tubelcami. Łapią ich i robią z nich niewolników. To nie godzi się w naszej republice. W naszej republice każdy jest wolny i nie ma niewolników. No, tak, tak, rozumiem. I jak najbardziej zgadzam się, tak. Tak, popieram wolność, panie Paweł. Cały wkład w rozmowę Jamesa. Mm. A ja tak biorę na bok trochę tego Grygorego jeszcze na moment. Grygor, a może w tej prozie, w tej przygodzie, może jest, że ktoś walczył z tubulcami, może tam będzie jakiś pomysł? Nie wiem. Powiem ci, jak mnie dopuszczą do ksiąg. Hmm? Okay. Oczywiście, jeśli chcecie, Adalbert zaprowadzi was do mej księgarni, no mojej biblioteczki. Księgarnia sprzedaje książki. Księgozbioru, o tak. Jak najbardziej, więc czy jeszcze macie jakieś ewentualnie sprawy do mnie? Jak długo trwa podróż na północ wyspy? To jest tak bardziej dzień, dwa, trzy? No, to jest, proszę pana, około 50 mil. To będzie kilka dni podróży. Trochę tak. Niestety, ale tu, gdzie założyliśmy Argostę, nasze miasto, jest jedyne miejsce, w którym można podpłynąć statkiem na tej wyspie. Cała reszta to wysokie klify i niezdobyte w ten sposób brzegi. Więc będziecie musieli wyruszyć z miasta pieszo. Czy w takim razie możemy liczyć na prowiant na podróż? Myślę, że tak. Nie zaszkodzi w żaden sposób. Dobra, panowie, to przygotujmy się do wyruszenia jutro z rana. Grygory, jak rozumiem, ty byś chciał jednak trochę poczytać? Tak, chociaż nie wiem, ile w kilka godzin uda mi się znaleźć. To ile byś chciał czasu? Nie wiem, zależy, czy to jest biblioteczka szafka, czy biblioteczka cała Gregory? Sala regałów. Gregory? Nie jesteś w koledżu w Avalonie. Nie masz całego czasu na świecie tutaj. Goni nas czas. Dobrze zrobię, co będę mógł, ale cudów nie spodziewałbym się. No dobra, nie będę spodziewał się, ale chciałbym zobaczyć. Dobrze. Zwracam się do postawnego blondyna. Zaprowadzisz? Oczywiście. Za mną, proszę. I zaprowadził was jak najbardziej do parę pomieszczeń dalej, do faktycznej biblioteczki. To jest mniej więcej 15 regałów wypełnionych książkami. To są w sumie już tysiące książek. Tak jak mówiłem, w parę godzin może być ciężko. Ale kto jak nie ty? No to po prostu... Może w tych, co są... Może w tych, co są obrazki? Tak, James, tak. Zajmij się tymi, w których są obrazki. A może to są jakieś kucharskie? Może, nie wiem, książka, w której jakiś wariat zapisał dania, jak które robią... Tak? Jak ludzie, tak? Nie chcemy tego szukać. Inne rzeczy nas... Chociaż... Nie, jak przyrządzić człowieka? Jak przyrządzić człowiekowi, który je człowieków? O!
Myślę, tak jak każde inne mięso. Nie mam pojęcia, jeszcze nigdy nie karmiłem. Tak. I oby do tego nie doszło. Podchodzę do tej biblioteczki i tak biblioteczki, do tych regałów. Nie wiem, próbuję znaleźć jakiś schemat, w sensie wzór, czy są podzielone na jakieś kategorie, podpisane chociażby, nie wiem, na grzbietach cokolwiek, co podpowiada o tematyce i te, które, nie wiem, są naprawdę jakimiś półsprośnymi historiami, w ogóle olewam i szukam czegoś bardziej na wzór przewodnika turystycznego. Mhm. Albo map może jakichś skreślonych na szybko z dopiskami. Jasne. Co? Jeżeli oni zostają, to ich instruuję mniej więcej czego szukać. Mhm. Wydaje mi się, że znajdziesz książkę, na pewno jakąś. Wymagało oczywiście testu notice. Który, to jest tak, za każde podbicie znajdziesz jedną książkę, która będzie w jakiś sposób przydatna przy nadchodzącej wyprawie, przy nadchodzących kontaktach. Mhm. Myślę, że przez pierwszą godzinę czy dwie jeszcze Jonathan będzie tutaj i będzie jakoś pomagał. Potem zacznie przeglądać trochę bardziej jakieś dzienniki kapitańskie i inne takie zapiski, które są dla niego bardziej interesujące. A po jakiejś godzinie przeglądania takich zapisków dochodzi do wniosku, że to już chyba moment, żeby pójść zająć się innymi sprawami, między innymi na przykład zapasami nie tylko żywnościowymi na wyprawę. Oczywiście. Okej, okay, dobra. A James, co robi? Będziesz szukał pewnie książki kucharskiej? Tak, jak mu się jakaś książka podoba z obrazkami, to sobie pożyczy. I ten. I mówi do kapitana: o, kapitanie, jakie szczęście, że uważałem świeże piwo. Nalejmy do pukaków na drogę. Dobra, no to tak. Nie musicie niczego rzucać tak naprawdę, jeśli chodzi o Jonathana i Jamesa, bo nie szukacie nic tak naprawdę, co miałoby jakikolwiek wpływ na fabułę i historię. Ewentualnie zwrócić moją uwagę coś, co potencjalnie w przyszłości byłoby na przykład. I potem zatopiliśmy jakiś tam okręt i może... Okay. Dobra, to wiesz co? To rzuć sobie jak najbardziej tak samo na notice. Jasne. To jest chyba najbliżej tego, co może być ten. Teraz tak, po kolei. Kto jak używa tego notice? Zacznijmy od Jonathana. No, nawet masz. Tak, tylko teraz zastanawiam się. Myślę, że tak trochę. Ja szukam bardziej konkretnych słów czy też opisów sytuacji, które mogą wskazywać na to, że coś gdzieś mogło jeszcze nie zostać do końca zbadane czy też odzyskane po jakichś bitwach. Więc to jest bardziej takie trochę wyszukiwanie konkretnych informacji, może z finezji? No niech będzie. Masz dwa sukcesy. Nie dodajesz sobie kostki. Nie dodałem kostki. Mogę chyba dorzucić. Ale to i tak niewiele zmieni. No. Bo miałeś dwa sukcesy i tutaj daj sobie. Musiałbym dychę rzucić. Dokładnie, dobra. Okej, no to znalazłeś dwa dzienniki, które być może w tym momencie wydają się absolutnie niezwiązane z sprawą, ale może w przyszłości jak najbardziej będą przydatne. Jeden z nich opisuje podróże jakiegoś kapitana montańskiego.
nie tego konkretnego, którego szukacie, nie Felipe Perroqueta, ale innego kapitana Montańskiego, który jak najbardziej opisał jakąś część wysp atabejskich, która jest mniej znana dla całego świata. Szczegóły się teraz nie będziemy wydawać. Drugi dziennik, który znalazłeś, który miałby jakikolwiek sens, co tam mogło być? Ja wiem. To był dziennik, który opisuje drogę floty kastylijskiej. O. Super. Mhm. W sensie tej armady ze skarbami. Mhm. Nazwijmy ją Złotą Armadą. Jasne. A więc dziennik kapitana jednego ze statków Złotej Armady. Mhm. Tak, niech tak będzie. Okej, okay, dobra. Teraz Gregory, ty rzucaj. Tu będzie dużo zabawy. Teraz tak, po kolei. Gregory. No to tak jak mówiliśmy, Notice to jest skill, który masz rozwinięty najbardziej. Mógłbyś też nawet scholarship użyć w sumie. W twoim przypadku. Ale to bez znaczenia. Nie, mogę być. Ale bez znaczenia. I co, na resolve? Jak do tego podchodzisz? Co chcesz dokładnie zrobić? Szukam no, konkretnych informacji. Znaczy, jeśli chcesz użyć resolve, jeśli chcesz użyć resolve, to byś szukał prawdopodobnie w taki sposób, że długo i wytrwale tak, każdą dokładnie. Książkę przepatrując po kolei, na przykład no, tak bym chciał, ale nie mam czasu za bardzo na to. Tak, drugi jak najbardziej myślę, że mógłbyś korzystać tutaj swojego wits, swojego sprytu i po prostu wziąć książkę i po prostu przeszukać ją pod kątem konkretnych słów kluczowych, które cię interesują i w ten sposób tak sprawdzać rzeczy, które są ten, analizując na szybko treść książki, nie? Na przykład jej spis treści, jak ma, nie? Jakieś tam konkretne elementy, żeby wyszukać to, co jest interesujące dla ciebie faktycznie. Mhm. Nie przeglądając całe książki, tylko szukając konkretniej... Tak. Zważywszy na okoliczności, to faktycznie w ten sposób to bardziej ma sens. Dobra, jakiś bonus dice? Tak, za pierwsze użycie tego w scenie masz jak najbardziej bonus dice. W sumie ja ci pomogłem złożyć to, jak to powinno wyglądać, ale jak najbardziej to też jest bonus dice. Myślę, okay, że czasem się nauczysz, po prostu. Threshold? Nie, nie podnoszę, czyli normalnie. 4 sukcesy. Mamy jak najbardziej 4 sukcesy. To wymęczone. Żadna kostka nie została niezużyta. Okej, okay, no znalazłeś 4 książki. Co znajduje się w tych książkach? To co chcę. A czego chcesz? Chcę sposobu na dogadanie się, znaczy nie tyle dogadanie, co jak postępować z tymi tubylcami, żeby nas po prostu z miejsca nie zjedli. Jakąś nić porozumienia. Jasne, znalazłeś, dobra, jedna książka, którą znalazłeś, to jest sposób na komunikowanie się z tubylcami, którzy nie znają własnego, twojego języka. To też się przyda. Tak, to jest jedno. Kolejna książka, którą znalazłeś, to książka o przetrwaniu w dżungli. Coś o pułapkach może? O pułapkach? Znalazłbyś książkę o pułapkach, ale nie o tych pułapkach. Znalazłbyś książkę o pułapkach takich tradycyjnych, tańskich, europejskich, tak? Ale pułapkach zakonanych przez tubylców prawdopodobnie nikt nie przeżył, żeby w ogóle o nich opowiedzieć. Ale co oni mogli innego wymyślić? Pewnie działają na podobnej zasadzie, tylko są trochę tłyknięte. Co? Zapadnia z kolcami, lina na gałęzi. No po co ci do tego książka? Jak masz pomysły? Nie, może nie jestem specjalistą od tego, tak? Ja też nie. dobra, masz w każdym razie książki, które będą faktycznie mogły ci jakoś pomóc, będziesz mógł spróbować zdobyć z nich wiedzę w międzyczasie i jakoś się przygotować. Tak, Rzedziej? Może na przykład też o tym, w jaki sposób
jak zapiski kapitanów, którzy pierwsi wchodzili w kontakty tutaj z tubylcami i niekoniecznie na tej wyspie, ale co działało pozytywnie, a co okazywało się, że zupełnie nie, żeby potem móc z tego wyciągnąć jakieś wnioski, w jaki sposób podejść do tego plemienia. Jak najbardziej może być taka książka. I została jeszcze jedna, tak? Dobrze pamiętam? Tak, jeszcze jedna ewentualna książka. Kucharska? Dobrze, i znalazłeś książkę kucharską dla Jamesa o wykwintnych potrawach prosto z... Jakiego państwa, James? Z Castillem. Z Castillem. Oczywiście, nie ma sprawy. Castile, no. Dobrze, więc zebrali się te książki i jak najbardziej jesteście... Jest już późny wieczór, tak? Więc wróciliście na pewnie na statek, żeby się przespać, wypocząć i przygotować się do wyprawy. Pytanie jest takie. Czy będziecie na tą wyprawę brali kogoś z sobą? Jakichś ludzi dodatkowych? Czekałem, aż przejdziemy właśnie do tego. Zapytać kapitana, czy załatwi od królowej, od króla jakichś tragarzy chociażby, czy bierzemy kogoś ze statku? Możemy porozmawiać o tym, żeby król zapewniła tragarzy i może ewentualnie nawet kogoś z jej otoczenia, żeby potem w imieniu król mogła przemawiać albo jakieś decyzje podejmować. Na ile ci tubylcy mieli doświadczenia już z ludźmi od króla i jak to się kończyło, może właśnie plusem będzie to, że nie jesteśmy z wyspy i trochę, oczywiście jeśli mają w ogóle koncept taki, że ktoś może być z nimi, nie z nimi, nie jest przeciwko nim, tylko gdzieś po środku i chce dobrze. Przynajmniej w połowie. No. Gregory, doceniam twoją wiarę w ludzi, ale obawiam się, że to może być plemię tak dzikie i nieucywilizowane, że najlepsze, co będziemy mogli zrobić, to pomóc pozbyć się go, tak aby król mogła zająć się wyspą w lepszy sposób. To co, niewolnictwo albo śmierć, tak? Za tym pierwszym chyba nie. Nie. Ojej. Mamy na to kilka dni, żeby się zastanowić dokładniej. Nie za bardzo mamy podstawy, żeby się zastanawiać. Musimy zakładać każdą opcję, a każda z tych opcji doprowadzi do wszystkich opcji i to ci się tak rozgałęzia. I to w tobie lubię. Widzisz te wszystkie opcje. Nie odrzucasz ich zbyt szybko, tak. Kapitanie, czasem najprostsza opcja najlepiej działa. Z pewnością. Co masz na myśli, Jamesie? Aż boję się zapytać, co to za pomysł? Ta najprostsza opcja? No, mięsne danie. Jak mówiłem. Z tej książki? Jakby ono... Może z tej książki. Jak by ono wyglądało? Pokazuję w książce może to, co? Albo to, albo może to. To pączki z ludzia? Myślę, że ale przecież... pieczony kapłan to akurat nie jest coś, gdzie nie poznają, że to niekoniecznie jest człowiek, jeżeli faktycznie ale są ludożercy. Kapitanie, Gregory,
Będąc waszym kukiem, uważam, że nie zawsze też tubylcy jedzą ludzi, bo inaczej by się zjedli nawzajem, tak? I nie zawsze pewnie karna kompania idzie złożyć im wizytę wysłaną przez panią kapitan. Muszą coś innego też jeść. Jest niemożliwe. No ale jeżeli będą mieli do wyboru ciebie albo twoje danie, które nie do końca wiedzą, z czego jest, no to chyba też, to ty będziesz narożnie. Niech tylko spróbują. No tak. Zgadzam się tutaj z Jamesem. Chciałbym zobaczyć, jak próbują go wstawić na rożen. Ale gdyby im się udało, byliby wstawieni na miesiąc. Tak, ale takiej zasługi bym nie chciał. Jednak, kapitanie, rozumiem, jestem lojalny, ale bez przesady. Nie, tylko żarty, to nikt cię tutaj nie będzie... Tak. Nie. Ale to może być jakiś pomysł. Mówi się wszak przez żołądek do serca. Sprawdza się to tylko w kuchni, bo na polu bitwy też łatwiej przez żołądek trafić do serca przeciwnika, bo się omija klatkę piersiową, ale zdecydowanie coś tu jest. Poszukać jakiejś trucizny, kapitanie? Będę protestował, jeżeli znajdziesz, ale wolałbym, żebyś nie używał jej na statku. Nie. Absolutnie nie. Wystarczy już moje potrawy. Tak, zdecydowanie. Ale przynajmniej nie mam szkorbutu. Jestem z tego dumny. Czasami zastanawiam się, czy szkorbut nie byłby lepszy. Nie. Nadal czasami się zastanawiam. Udaję, że nie słyszałem. Tak mi przyszło do głowy jeszcze odnośnie tego najprostszego rozwiązania. Może wyzwać jakiegoś ich wojownika na pojedynek? Albo nie wiem, no, szamana nie. Może nie, bo jak ich z tych tam dwóch to 50% stracą, pewnie mi się to nie będzie opłacać. Ale to jest bardzo dobry pomysł. Szefa nie dzikusów, tylko przecież no, kogoś ważnego. Jeżeli tylko mają koncept honoru i honorowej walki, myślę, że jestem gotów stanąć. To nie musi być honorowa walka, zakład zwykły. Mogą nie pojmować koncepcji zakładu, ale honorowej walki, jak już najbardziej, że to jest plemię, może trzaskają z innym plemieniem. Właśnie ciekawe jest do tych plemieni. Tak? Tego może być. I może walczą między sobą. Nich, że wygracie, to nie wiem. Coś tam. Gregorego, nie? Na przykład. Na przykład. Albo Jamesa. Dobrze. James, a kilka takich dań masz zamiar ewentualnie przygotować? Czy jedno większe? Jak by to wyglądało? Nie, no myślę o jednym, bo nie chcę naszych tragarzy niepotrzebnie obciążać. No i czas, kapitanie, czas. Tylko trzeba z sercem. Nie swoim, tylko... Myślę, tak, że im by pasowało nie, właśnie z twoim. Nie zakładałem, nie, no, że to będzie... Bawole serce, ale nie wiem, czy bawole... Małpa, kurczak. Dobrze. Panowie, czy ja będę jeszcze potrzebny tego wieczoru? Nie. Myślę, że omówiliśmy wszystko, co niezbędne przed wyruszeniem jutro z rana. Z rana to znaczy godzina 9, czy równo ze świtem wychodzimy z miasta? Im wcześniej wyruszymy, tym więcej przebędziemy, a no jednak teren w głąb wyspy nie jest najprzyjaźniejszy, więc wolałbym wyruszać niedługo po świcie. Dobrze, powiem Hansowi, żeby jak skończy myć podłogi, to mnie tam szturchnął. Pewnie skończy nad ranem. I idę do kajuty albo na hamak swój. W zależności, jak mi się wiedzie.
Jasne. Myślę, że razem z Iron Meg przygotowujemy trochę takich niewielkich niewielkie skórzane woreczki z drobnymi metalowymi czy ołowianymi kulkami i do tego trochę prochu w środku i kląt do tego. Takie trochę między bombą a granatem, żeby mieć kilka takich rzeczy. Jakby się zrobiło bardzo niefajnie, to żeby móc czymś takim chociaż na chwilę trzymać jakąś tłuszczę z dala. Jasne. Okej. Tłuszcza z dala. Tak. Dobrze. Co jeszcze ewentualnie chcecie zrobić? Bo jak nie, to będziemy powoli kierować się w stronę kolejnych scen. Myślę, że to tyle. James? Jeżeli chodzi o przygotowania. No ja do kuchni, nie? Przygotujesz swoje słynne piwo na podróż? Oczywiście, że tak. Cholera, ojej. Jak to tam rzuciłeś? Jak ja to miałem? 6, D6 plus D5, tak? Tak, D6 plus D5. T6 mam. Aha, to po prostu tak jak na rolce? Tak. Dokładnie tak samo. Zobaczymy. O! 9. Cóż to za wspaniałość wyszło? O! Bezalkoholowe wyszło. Nieprzefermentowane. W ogóle nie wodzi w głowę. Jest bardzo słodkie. W sumie to akurat to jest pod tym kątem dobre, jeżeli idziecie w podróż prosto w dżunglę na małej wyspie. To jest w sumie strasznie duża jak na wyspę, trzeba przyznać. W sumie węglowodany się przydadzą, nie? Płynie. Bo do miejsca faktycznie, gdzie się dojdzie, jest około 50 mil. To jest bardzo dużo. 50 mil na kilometr, tak? Czy to są mile morskie, czy to są mile kurwa amerykańskie? To jest pytanie. To my idziemy morskie, na morze, nie? Prawie, że. Zależy, gdzie jest skala i od czego ona jest. Skala jest na dole mapy. Ale. I my idziemy z kwadratu do x-a, czy z pięciokąta do x-a? Z kwadratu. Z kwadratu do x-a. Dobrze. X marks the spot. Zawsze. Dobrze. Dobra, to z tego co widzę, jedna mila morska to 1,8 kilometra. Tak. Czyli? Więc 50 mil to będzie około 90 kilometrów. Aha. Wow. Jak stąd do tamtąd. Jak stąd do tamtąd. W trudnym terenie. No właśnie, trudny terenie, najeżdżony pułapkami i cholera wie czym jeszcze. Tak, że to czas podróży razy 3. Ciekawe, czy są małpy. Tak, wyrobiłem, specjalnie wypoziomowałem mapę tak, żeby pokazywał w miarę równo odległości, tak jak jest skala na dole. Juhu. Więc te odległości są dobre. A mapa nie jest w lądowych. No, trudno powiedzieć, kurwa. Jak jest w lądowych, to jest 1,6. 200 metrów. Tak, to wtedy 80. Na lądzie jest w lądowych, na morzu jest w morskich. No przecież to jest logiczne. Piraci tacy jedzą. To zależy, czy mapa jest czytana na lądzie, czy na wodzie. Właśnie. Tutaj nie? Mogę pokazać jak najbardziej skalę. Nie ma absolutnie żadnego odnośnika. Ja nie lubię, jak pokazuję tylko w jednej tym. Ale może być to bardziej w sumie podróżniki mają reguły lądowe, a z drugiej strony to jest podróżniki Seven Sea, nie? Ale fakt faktem, że jeszcze jest głębokość podana w stopach. Czyli tak, to będą mile faktycznie lądowe. Karta X, proszę nie używać karty X. A nie, chciałem wyjść z słów miarki,
Przepraszam. Żeby wyjść z słówmiarki, musisz po prostu wziąć tą pierwszą opcję. Sekt. I tyle. Wola Boga, Jezus, gracze, kurde. To kółko mogę jakoś... Co to jest? Właśnie odsłoniłem ten karton X. Boże, gracze, co wy się zrobili? Ja nic nie tykałem, ja tylko patrzę. Daj dzieciom zabawkę. Tak jest. Aha, to jakiś problem. To jest elementum. To jest stąd. To powinno to usunąć. Ale nie usuwa. Ktoś narysował kółko i chuj. Ja. Mogę je posunąć, ale nie mogę go... A kliknij delete. A na... O, właśnie. Delete. Tak, jakby zacząłem drugie rysować. Ojej. Teraz mamy dwa kółka. A przełącz się na select tokens i wtedy może. Gdzie jest select tokens? Aha, to jest select. Czekaj, ja zaznaczę to. Select drawing, znaczy, wiesz co? Pierwsza opcja w tym. No. Taki... Takie wrysowanie, kwadracik. Mhm. Słuchajcie, drodzy widzowie, my pójdziemy na przerwę. Rozwiążemy problem z malunkami na mapie. Przepraszam. Nie przepraszaj, spoko. Nie. Tak, tak. Ten znak pod tytułem tak. Musi być przerwa. Tak, dokładnie. Przerwa, drodzy widzowie, zaraz wracamy. Cześć Draveros i cześć wszystkim innym. Zaraz będziemy. Tak. Okej, okay. Dzień dobry widzowie, witam was po krótkiej przerwie. Skończyliśmy w momencie, w którym nasza wspaniała drużyna przygotowywała się do wyruszenia w dżunglę w celu dostania się do tubylców. I tak też zrobili w sumie. Przygotowaliście całą wyprawę, dostaliście od pani król piratów, dostaliście tragarzy. Czy wzięliście z sobą ewentualnie jakichś swoich, ewentualnie ludzi, którzy będą robili wam za pomoc? Myślę, że dwie, trzy osoby z załogi też. Mhm. Znaczy myślę, jeden brud skład myślę możecie wziąć, po prostu pięć osób. Mhm. Jasne. A jak też wiesz tak, ja bym chciałem wziąć jednego z jakichś majtków czy coś, żeby potrawę, którą przygotowałem, a czym tym jest empanadas de pino, to są takie pierogi hiszpańskie, tak, użyłem książki. I generalnie to jest taki pierog z mięchem i różnymi fajnymi rzeczami w środku. Bo to się będzie łatwo przenosić, tak? Miało być mięso. Jasne. Dobra. No nie, więc pierwsze dwa dni podróży tak naprawdę minęły wam spokojnie i bezproblemowo. Pozrywaliście się w miarę żwawo, standardowym tempem. Przychodziliście około 3 km na godzinę. Też tutaj sama dżungla wokół samego miasta była raczej wykarczowana i teren był spokojny. Dopiero po tych dwóch dniach zaczęliście wchodzić w coraz bardziej zalesione tereny i zaczęło robić się coraz bardziej nieprzyjemnie. Pojawiły się komary, które zaczęły was coraz bardziej gryźć. Pojawiły się zwierzęta, które raz na jakiś czas próbowały ewentualnie ukraść wam część waszych zapasów. Ale nic takiego strasznego. Ani śladu po jakichkolwiek pułapkach, ani po czymkolwiek innym. Nie zastanawia was to? Że... Tak, pułapek miało być na kolce wielkie. Grigory, nie ma co się martwić na zapas, jeżeli świat staje przed tobą, jak to mówią, otworem i jest tylko łatwo, prosto i przyjemnie, to czemu nie przyjąć tego z otwartymi rękoma? To może to być właśnie cała pułapka. Jak to otworem? To mi się źle kojarzy.
Zależy, którym otworem. Wnikacie zbyt głęboko. Naprawdę. Ruszajmy dalej, nie ma co mi trężyć czasu. Ja się od tego momentu próbuję jakby, wiesz, zwracam uwagę, czy jakby drzewa jakoś dziwnie nie rosną, chociaż chuja się na drzewach znam. Jasne. Kiedy podążacie dalej wzdłuż, wtem przed wami, całkowicie niespodziewanie, zauważacie trzech ludzi ubranych w czerwone stroje. Kichuj. Jak to w czerwone? Dżungli? Czerwone, długie szaty z czerwonymi, pięknymi kapeluszami. Mają długie wąsy. Ten moment, kiedy każdy z graczy po kolei dociera do niego. Kto stoi na drodze? Pytanie? Papiści. Oni nas zauważają, wyciągają swoje szable i krzyczą: nikt nie spodziewał się kastylskiej inkwizycji, i biegną w waszą stronę. Kurwa, że jest cholera. Za nic mają. Tak. Oh my god. Do walki. Jesteśmy po waszej stronie, krzyczę w ich stronę. Ja też jestem ten, bo jestem wyznania, kurde, papiskie. Bywa? Ale chyba ich nie przekonam. Jesteś? Tak. Okej. Okay. Jasne. Przy Awalończykach? Jestem tolerancyjny. Okej, okay. Oni niekoniecznie. Mhm. Dobrze, no to rzucili się w waszą stronę. Będą was atakować. To jest... Co? To tak, oni nie są na pewno jakimiś pierwszymi chłopkami, ale nie są też villianami. Wydaje mi się, że oni mogą mieć jak najbardziej jakiś... Czekajcie. Mogą być na przykład henchmenami. Tak, tylko że tutaj nie ma rozróżnienia chyba na henchmana. Jest Dungeon Hero... Hero, dobra, to będzie to. NPC. Tak, okej. Okay. I co, oni na pewno mają weaponry na trójeczkę, mają... panarz na czwóreczkę. Ole! Bo oczywiście wiadomo, że kastylska inkwizycja walczy używając panarz. Dobra. Of course. Kastylska inkwizycja. Zrobię sobie tego kopię. Razy trzy. Jest ich trzech. Każdy z nich ma takie same statystyki. Jak to wygląda? To tak wygląda, że rzucamy na testy broni. Mm-hmm. W tej chwili? Już? Tak. Dokładnie tak. No, generalnie musicie z nim walczyć w jakiś sposób. Czy mogę mojej wirci użyć teraz? Jak to wygląda? Co to daje? Pierwszy akcję wykonuję. Tak. Jasne, znaczy tak czy siak musimy najpierw wszyscy rzucić. Aha. Bo to wygląda trochę inaczej, nie? Okej. Okay. Musimy wszyscy rzucić, musimy mieć, zobaczyć jakie mamy, ile sukcesów, więc tak, najpierw ja rzucę za nich. Bo to będzie wygląda, od tego będzie zależało, jak będziemy walczyć. JJ, ty pamiętasz, nie? To było troszkę skomplikowane. Tak, można powiedzieć, że inicjatywa jest tym samym, co ilość sukcesów w rzucie. I potem idzie się od tego, kto ma najwięcej tych sukcesów. Mhm. Ale oczywiście jak użyjesz tego, jak najbardziej będziesz pierwszy, tylko tak czy jak, musimy najpierw wszyscy rzucić. To ja sięgam po kilka takich noży do rzucania, mhm, które mam przy pasku i będę w nich miotał. Oczywiście. No oni będą biegli na was ze swoimi szpadami, tak? Kastylijskimi. Mhm. Jedna dodatkowa kostka za użycie pierwszy raz w scenie, mm-hmm, tak? Tak.
Trzy sukcesy. James? Jak będzie James walczył? Nie, brutalnie, po prostu nie będzie się pierniczył. Ze swoim pierniczem. Może pobronić kapitana. Okej. Czyli na swoją kartę postaci. Już mam. Okay. 4. Nice. I Gregory, teraz tak samo. Chodzi na swoją kartę postaci. Wybierasz skill walki. Rozumiem, że to będzie aim w twoim wypadku. Jest. Zgadza się. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się tutaj kastylijskiej inkwizycji, więc to będzie... Nie, wiesz co, akurat możesz jak najbardziej korzystać z Witsa, będziesz po prostu celowo szukał słabych punktów na przykład, nie? To jest Wits jak najbardziej tutaj pasuje. No dobra, to niech będzie. No jest gra, w której muszę naprawdę... Muszę sobie gdzieś spisać, co znaczy co. Bonus za kost. Pierwsze znaczy użycie. Kombinację. Tak. I tyle. I tyle. Roll. Trzy. I też masz trzy sukcesy. Więc mamy jak najbardziej moich dwóch, którzy mają trzy sukcesy i jeden, który ma cztery i waszych wy macie trzy, cztery, trzy. Czyli tak. Ale się... ja podejmuję akcję i jakbym miał cztery, ponieważ mam szybki refleks. Okej. Okay. Następnie ty, Gregory, chcesz użyć tego faktycznie? Swojego... swojego wirtu? Okej, czyli będziesz pierwszy. Yeah. Dobrze. No to co? Widzisz krzyczących waszą stronę... Nikt nie spodziewał się kastylijskiej inkwizycji! Waszą stronę biegnących kastylijczyków. Co robisz? Ja się spodziewałem. Okej. Okay. Teraz mechaniczna część. Musisz wydać sukcesy, żeby trafić. Możesz dać jeden? Chwilę, przed bronią palną nie ma obrony, nie? Nie, nie ma. Broń palna zadaje krytyczną ranę. Dramatyczną ranę. Dramatyczną, tak. Okej. Okay. Dobrze. I tylko dramatyczną, nie zadaje normalnych obrażeń, nie? Czy zadaje od razu normalne obrażenia, że się zapełnia? Nie pamiętam. Chyba po prostu dramatyczną. Właśnie to jest ten problem z tym podręcznikiem, tak? Że to, wiesz co? Tak. Ułatwmy to. Tak, zadaje dramatyczną ranę i zadaje od razu też pozostałe, bo to jest bez sensu. Później musiałbyś znowu łakować mu 10 obrażeń, żeby dać mu drugą dramatyczną ranę. Tak, albo kolejny raz strzał. Jeden sukces to jeden strzał, czy nie? Tak, jeden sukces to jeden strzał, żeby przeładować musisz wydać kolejny sukces i możesz wydać jeszcze kolejny sukces, żeby trzeci raz strzelić, że drugi raz strzelić. Okej, i... To nie jest tak, że w jednego muszę ładować. Mogę postrzelić jednego, przeładować, postrzelić drugiego? Tak. No to... A... Nie, wiesz co, jednym się zajmę. Nie, w jednego. Po prostu... Jasne, strzelasz w jednego gościa na środku, strzelasz po prostu w niego dwa razy. Wyszczeliłeś pierwszy raz, drugi raz, przeładowałeś drugi raz. Chociaż to się chyba po zdjęciu sukcesu tak naprawdę powinien być już kolejny osoba, nie? JJ, pamiętasz? Tak. No... Trochę zależy, jak narracja też idzie, czy pojedynczo się wydaje sukcesy, czy Gregory chciałby tutaj na przykład za wszystkie trzy sukcesy po prostu jakby dwa razy wystrzelić natychmiastowo. Nie, no jakby nie musi być tak. Znaczy, wydaje mi się, że w przypadku walki palnej strzeleckiej tam nie było czegoś takiego, czy jest coś takiego, że za trzy sukcesy możesz... Dużo zależy od tego, jak ty patrzysz w ogóle na walkę strzelecką, bo pistolety mogą być na przykład nieprzeładowywalne w trakcie walki. Są przeładowalne. Tak, trzeba wydać sukces, żeby przeładować. To jest 100, nie? No to... Przyszedł z pistoletem i problemów, aby narobił. Nie. To jest po prostu kwestia, jak ten podręcznik jest napisany w niektórych miejscach i jak ciężko jest interpretować go. Okej, okay, więc wydaje mi się, że ustalmy to po prostu na tym momencie raz na zawsze, że strzał z broni palnej to jest jeden sukces wymagany, strzał z przeładowania to jest kolejny i kolejny strzał to jest kolejny, czyli tak naprawdę możesz strzelić raz i teraz przejdziemy do kolejnej osoby i kolejną osobą w naszej walce jest Jonathan, James i jeden z kastylskiej inkwizycji, mają cztery, czyli w tym momencie będzie jeden z was pierwszy, tak?
żeby być się przed nim. Mhm. Bo kiedy jest remis, to jest na waszą korzyść. Ja po prostu wybieram jednego z tych Kastylijczyków i rzucam pierwszy z noży w jego kierunku. Za jeden sukces. Okej. Okay. Już co? Rzucasz tego samego, którego strzelał może na przykład wcześniej Gregory, czy to, innego? Że może to być, to pewnie jest ten, który jest najbardziej na przedzie, więc to jest będzie dobry on. Cel. To będzie on, dobra. To już rzucasz w niego tym swoim sztyletem, tak? Ale on wyda swój sukces, żeby tego uniknąć, bo chyba może, nie? Myślę, że tak, tak. Mm, tak, więc okej, więc... Więc on po prostu pozbywa się swojego sukcesu i tego unika. Odskakuje po prostu na bok, dalej spogląda. Nie brońcie się przed siłą papieża! Wasz papież nie ma tu mocy. Mhm. James, what do you do? No tego, co się drze. Niech papież mi pomoże. I freedom! Mapa pisana też jest. No i po prostu go zaatakować, czyli wydaje jeden sukces, tak? Powiedziałam? Mam cztery. O, moment, odpisz. Okej, okay, czyli rzuciłeś, przepraszam, bo powiedziałem na czas, bo tutaj jest Wolfgang, który nam powiedział, że strzał z piecu jest przynajmniej jeden sukces, zadaje to jedną dramatyczną ranę, tylko sukcesy zwiększają obrażenia. Przeładowanie to 5 sukcesów. Tak. Ale z drugiej zadajesz dramatyczną ranę od razu, nie? O. No, ale drugą stroną Sevens nigdy nie był wybalansowany. Nie? Znaczy, to jest duży balans, bo tak naprawdę dodajesz dramatyczną ranę, czyli dodajesz tak z miejsca naprawdę 5 obrażeń. Więc to jest jakiś spory balans. Czekaj, czekaj. I dodge. Jeżeli tak, to jakby... Okej. Okay. Po prostu raz sobie strzeliłem i będę musiał kombinować teraz. Ale bo przeładujesz, nie? 5 sukcesów. To jak to? Musiał uzbierać w ciągu rzutów? Dwóch? Na przykład rozkładając na dwie rundy. Aha. O to chodzi. Bo przez głowę mi przeleciało, że w trakcie jednego rzutu muszę 5 sukcesów. Takie, chyba co? Nie. Zbierasz. To, wiesz co, trochę mi to przypomina przedłużoną akcję w Warhammerze. Okej. Tam też trzeba zbierać sukcesy, nie? Próbuję znaleźć tą broń palną, ale to jest oczywiście dość trudny w tym momencie ten. Czekajcie, może jest indeks. W którym będzie jakoś to lepiej, ten łatwiej znaleźć. Co? 180. Okay. 80. Dziękuję bardzo. Wounds, dramatic wounds, firearms. Faktycznie jest. Okej, okay, dobra. Czyli, aha, i zadaje jedno obrażenie i jedno dramatyczne obrażenie, tak naprawdę. Tak, dobra, to już wszystko wiemy. Dobra. Dziękuję, panie Wolfgang, bardzo dziękuję. Dobra, to po kolei, jeszcze raz. Gdzie skończyliśmy? Skończyliśmy w momencie, w którym demon, co mówiłeś, co atakowałeś? Ja też chcę podziękować widzowi. I tak, po prostu James rzuca się z krzykiem freedom na papieża, czy cholera wie, co jeszcze tam wymieni po drodze. Najbliższego atakuje pewnie tego, co też krzyczał swoim nożem. Dobra, wiesz co, on się nie będzie bronił. Przyjął to na klatę, to jest za jeden, tak? Nie masz specjalnego stylu walki, nic w tym stylu, więc... Nie zadajesz żadnych obrażeń. Okej. Okay. Mogę ewentualnie mu podać empanadę, jakby chciał, ale chyba nie o to chodzi.
No nie, nie, nie wydaje mi się. Papież protekcji. Czekaj, ja muszę znaleźć sobie henchmeni. Na pewno henchmeni mają tyle samo hapeków, co wy. Zaj w ogóle podział na henchmenów? To był podział z poprzedniej edycji. Był tutaj chyba w dwójce henchmen. Właśnie nie, chyba nie. Jest tylko Brute Squad i Villian od razu. Tak, Brute Squad i Villian, nie ma nic w pośrodku. Tak, nie? Właśnie, okay. To jest to. To jest trochę śmieszne. Nie masz nic po środku. Masz albo Bruta, który jest zginie od jednego strzała, albo. Albo Villiana już. No to już jakiś pomniejszy Villain. A w jedynce było, że właśnie był ten główny i pomocnicy, nie? Tak, ale pomocnicy dzielili się tam na dwa typy. Był henchman i brut, tak? Dobra, mniejsza. O tym chodziło, tak. Mniejsza. Za dużo różnych gier. Dobra, myślę, że oni nie będą mieli. Będą mieli po prostu czak na 10. Okej, dobra. Teraz w tym wypadku jeden z moich, Kasyńska Ekwizycja 3, trzeci z nich, skacze w stronę Jonathana i używa wszystkich swoich sukcesów od razu, czterech, żeby cię zaatakować. Zamachuje się swoją szablą na ciebie i ku chwale papieża. No to tutaj jakby trochę spodziewając się jakiegoś takiego ataku, drugą ręką gotowałem się jeszcze z dwoma sztyletami do rzutu, ale w tym momencie widząc z jakim impetem i werwą on się zamachuje z wyskokiem na mnie, to odskakuje za moje pozostałe dwa sukcesy, żeby sparować choć trochę i uskoczyć z drogi. Okej, okay. I z tego korzystasz ile sukcesów? Dwa? Jeden? Dwa. Obydwa pozostałe swoje sukcesy, dobra. Tak. Okej, okay. Więc ty będziesz już nic robił, ale dodałeś dwa obrażenia. Tak. Zaznaczyłem sobie dwa obrażenia, dwa wundy. Zapłacisz za to. No dobra, teraz tak. Gregory. Tak. W końcu mam to przeładowywać za 5 sukcesów, czy za 1? Chyba będziemy się trzymali tych 5 sukcesów. Broń powalna jest potężna. Dobrze, więc po prostu strzeliłem i wiedząc, że już teraz za bardzo nie ma co z tym zrobić, będę próbował... Możesz mieć jakieś sztylety do rzucenia, tak, też tak samo, to nie jest problem, tak? To nie jest tak, że musisz... Właśnie tak myślę, że nie wiem, na przykład któryś z tych tragarzy może miał coś pożyczyć, słuchaj, podzielić się. Gramy w Seventh Sea. Tutaj nie ma rozpisanego w pełni inwentory. Okej. Okay. Więc... chcę, to mam. Tak, jak chcesz, to masz. Generalnie jakąś tam podstawową broń dodatkową zawsze możesz mieć. Broń palna, wiadomo, jest bronią palną. Możesz też spokojnie mieć jakąś tam dodatkową inną, która ci nie będzie marnowała amunicji i przeładowania, nie? No to będę... Jezu, jak się nazywa po naszemu ten taki z szerokim ostrzem, taka jakby szabla z jednej strony ma ostrze. Taka piracka właśnie, szeroka. O tym właśnie myślałem, chciałem Cordelas? Powiedzieć. Tak. Możliwe, nie wiem, nie znam się na tyle. Ale chcesz nim rzucać? Nie, jakby mieć po prostu. Nie chcę broni rzucanej jakiejś takiej. Po prostu, żeby. Ale nie masz umiejętności do... W ogóle? Czy nie mogę się posługiwać? Nie, no możesz się posługiwać, tylko będziesz mnie używał wtedy co? Bo ty jesteś Gregory, tak? Ty nie masz weaponry w ogóle, to jest bez sensu trochę. Aha, okej, okay. Dobra. No tak, no to mechanicznego tego punktu widzenia. Będzie ci po prostu gorzej szło w walce. O wiele gorzej. Jak najbardziej możesz mieć jakąś broń metalną, możesz mieć jakąś, wiesz, łuk na przykład do tego jeszcze, który ci nie będzie już tutaj tak przeszkadzał. Albo nawet i procę taką. No. Płócienną, czy tam skórzaną. To może zróbmy z tego łuk. Niech będzie.
No dobra, no to teraz co robisz? Bo tak, jeden walczy z Jamesem, drugi walczy z Jonathanem, tak? Nie, jeszcze drugi nie dobiegł do nikogo. Znaczy jest trzech, jeden oberwał od ciebie, James do niego dobiegł faktycznie i on z nim jest związany. I tak, drugi dobiegł do Jonathana, masz rację. Mhm. I trzeci jest, który do nikogo nie dobiegł. Dobrze, to w tego trzeciego, żeby przypadkiem któryś w tyłek nie dostał z moich. Mhm. W tego trzeciego będę próbował... Nie przycelowuję w żadną głowę czy coś, tylko po prostu w środek jego, żeby mieć największe szanse trafienia. Szanse masz takie same, używasz po prostu sukcesów. Ile sukcesów chcesz użyć? Tak. Tylko wiesz. Ilu sukcesów... nie było, że, a ja mu chciałem w oko trafić czy coś. Nie, ilu sukcesów używasz? Zostały ci dwa. Aha, z tamtego rzutu. Tak, sam tego rzucam. Nie to, że rzucam od nowa. Nie rzucasz od nowa. Nie, dopóki wszyscy nie zużyją swoich sukcesów, okay, to ta runda to dalej trwa. No to... Dwoma. Czemu nie? Mhm. Okej, okay, dobra. Strzelasz w gościa, który jest kastylką i inkwizycją... Dwa. I on nie broni się przed tym atakiem, on po prostu przyjmuje to na klatę. Okej, okay, dobra. Następnie pozostałym jest James. Kolejny ma trzy sukcesy. Mhm. Co robisz, Jamesie? Wiesz co, wykorzystuję wszystkie trzy na tego gościa, z którym walczę i z całą furią atakuję. Mhm, dobra. Zamachnąłeś się i walnąłeś w niego. Mhm. I on jak najbardziej poczuł to. Nie obronił się przed tym w żaden sposób. I przyjął to na klatę. Następnie oddaję ci, bo on jeszcze nie wykorzystał żadnych swoich sukcesów, nie? O, spoko. Więc on oddaje ci wszystkim z całej swojej siły, po prostu przyjął to na klatę i odmachuje ci w drugą stronę i zadaje ci trzy obrażeń, bo ma trzy sukcesy. Okej, okay, to jest coś, co jest trudno ogarnąć, niestety, z tego co widzę. Ilość sukcesów, jak to rozdzielić. Teraz tak, ten ma wykorzystane, ten ma jeszcze. Kanistrycja 2, z tego co pamiętam, tak? Ma sukcesy jeszcze niewykorzystane też, bo on też się jeszcze nie ruszył. Mhm. Okej, okay, i ten. Ten dobiegnie do Gregoriego i wykorzysta dwa sukcesy, żeby zaatakować go swoim mieczem, swoim ostrzem. I też ciacha cię swoim ostrzem po klatce piersiowej. Poczułeś to delikatnie, ale zadało ci tylko dwa obrażeń. I to jest już nowa runda, z tego co orientuję się, tak? Wszyscy już wydali swoje sukcesy? Chyba tak. Nie wiem. Dobra, nowa runda. Każdy znowu rzuca. Mhm. Czy ja mogę na pistolet rzucać? Znaczy jako pistolet? Na aima? Tak, jeśli będziesz używał jakiejś broni strzeleckiej, to tak. No tak, no ja na blisko się, jak się okazuje, nie nadaję. No i co, wits znowu? Tylko wtedy nie będziesz miał już tej dodatkowej kości bonusu. No tak, no bo nie za bardzo widzę, jak to mógłbym, nie wiem, na przykład pod kinezję podciągnąć, no po prostu układamy się chyba z... Znaczy, wits, pamiętaj, wits, spryt, tak? Czyli chcesz w jakiś sposób sprytnie go zaatakować, użyć, znaleźć jakiś słaby punkt, cokolwiek, tak? To jest pod tym kątem. To ja bym... Widać, że... Może nie korzystali. Ja się jakby... Może nie do końca doceniłem ich... werwę i wigor, z jakim się rzucają na nas. I tutaj właśnie dostałem cięcie przez klatkę piersiową. Płytki, bo płytki na razie, ale jednak. Rozumiem. Jest takie... Dobrze. To będziemy rozmawiać na poważnie. Sięgam po jeden pistolet przy pasie, sięgam po drugi pistolet przy pasie i oburącz. Okay. To już będzie aim panache. Mhm.
Dodatkowa kostka za pierwsze połączenie. Za opis dostaniesz za opis dodatkowy, tak, kostkę. 4 sukcesy, ja jest, będziesz pierwszy. I Gregory, ty jeszcze nie rzuciłeś. Kombinuję, jak tu coś połączyć, ale nie za bardzo. No bo jestem z jednym w zwarciu, tak? Tak. Możesz dalej używać swojego sprytu i aima, jak najbardziej. To jest gra, w której fizyka nie jest ważna. Tutaj bardziej jest ważny cool factor. Więc realizm to nie jest to, na czym masz się skupiać w tej grze. No musisz troszkę przestawić. Filmowość. Filmowość. Gdybym chciał go na przykład... Jesteś Legolasem. Strzelisz swoich przed nim i możesz napierdalać do niego z łuku spokojnie. Mogę, tak, dobrze. To będzie... To już nie będzie sprytne podejście, to będzie raczej... Wiesz co? Dalej to może być sprytne podejście, bo stoisz przed nim i wiesz, że jest przed tobą. I w tym momencie możesz jak najbardziej wykorzystać najbardziej słaby element jego uzbrojenia i jego ciała. Możesz jechać prosto w oko. Albo prosto w kolano. Tak, albo dokładnie. To dalej może być sprytne. Myślałem nad czymś innym, żeby mieć dodatkową kostkę, ale faktycznie Witsa mam 4, więc to i tak dodatkowa kostka nie za bardzo mi to wyrównała. No dobrze. Ale jak ładnie opiszesz to, w jaki sposób... Nie czuję się na ładne opisywanie dzisiaj. Może następnym razem. Jasne. Póki co diabeł robi wszystko za mnie. Spoko, będzie lepiej za każdym razem. Ja też tą grę znam tak pi razy drzwi, jak widać, że mnie czat musi poprawiać z mechaniką. Dobra, okej. Okay. Jonathan Drake ma 4 sukcesy, James, Alexander, Gregory Holster mają 3, hiszpańska inkwizycja 3 i 1 mają 3 i King Postacie 2 ma 2 sukcesy. Więc pierwszy jest Jonathan Drake. No to będzie, tak jak mówiłem, strzał z obu pistoletów w kolegę, który się rzucił na mnie, kolegę. Tego idiotę, co się rzucił na mnie. To jest ten, który miał 4 sukcesy w poprzedniej rundzie, tak? Tak. To była hiszpańska inkwizycja 3. Okej. Okay. I wydajesz z niego 2 strzały z pistoletu od razu. Okej, okay, dobra. Wiesz co? Jako, że ustaliłem sobie, że to jest niski poziom, będą mieli trak na 10 HP, więc mają 2 dramatyczne rany, co oznacza, że go zabijesz w ten sposób. Pokonasz w sensie, tak? Więc tak. Powiedz mi, jak to dokładnie wygląda i co się stało z nim? No więc widać, że jakby właśnie taki mocno poruszony był Jonathan tym, że tak, ale bez dzień dobry, bez jakiegoś tutaj no hej, teraz wytłumaczymy wam w jaki sposób zbłądziliście czy coś, tylko od razu za papieża! I tu z ostrzem obnażonym i co więcej, że go zranili. Takie, dobra, pozbywamy się rękawiczek, sięgamy jeden pistolet, jeden w jeden bark, drugi w drugi bark, poszedł strzał i w tym momencie oba ramiona są niesprawne u pana inkwizytora. Mhm. On pada na ziemię. Pada na kolana, tak, a potem osuwa się. I krzyczy, to tylko zadrapanie. Chodź, walcz ze mną. Nie zaszczycam go uwagą, przestępując nad nim. Dobra, następnie mamy... To jest trójka, czy mamy w ogóle, macie już tylko 2 przeciwników. Następnie jest James i Gregory. Co robicie? Który z was jest pierwszy? Proszę. Gregory. Dobra. Dziękuję. Ile tych sukcesów miałem? 3, tak? Tak. No to strzelam do niego, tak?
Bardzo z innych obsługów nie mam. Czy wydajesz jeden sukces, czy na przykład dwa albo trzy na raz, bo możesz zadeklarować, że to jest na przykład bardzo taki celny strzał, który zada od razu więcej obrażeń. Tylko wydajesz wtedy więcej sukcesów jednocześnie. Minus jest taki, że jeżeli będziesz atakowany, to bronić się możesz też sukcesami, więc jeżeli wydasz je od razu, no to zadasz od razu więcej obrażeń, ale nie masz już potem sukcesów na obronę. No tak, ale jako, że mamy już przewagę liczebną w tej chwili, to myślę, że mogę przestać się przejmować plecami i skupić się na panu inkwizytorze przede mną no i strzelam do niego, strzelam mu w twarz. W oko najlepiej, bo w czoło może nie zadziałać aż tak dobrze. Chociaż... strzelam trzema sukcesami. Zobaczymy, gdzie trafisz. Zrobisz jednorożca. Trafiasz tam, gdzie chcesz zazwyczaj. Tak, to jest dokładnie tak. No i na sprawę, że to nie ma takiego wpływu mechanicznego, jakbyśmy chcieli. I przy tobie był kastylska inkwizycja 2, mi wydaje się, tak? Nie ten, którego strzelałeś z pistoletu na początku, tylko w innego już później. Następny raz będę musiał wystawić jakieś tokeny i mapy. Albo imiona im było dać. True. 1, 2, 3 działają dobrze, dopóki nie mylisz sobie, który był który. Dopóki nie przestają działać. Tak. Znaczy, ja mogę nazwać imiona typu John. Bob. Nie, John Cleese. Ale nie, dobra. Okej, wydaje mi się, że przy tutaj była dwójka, więc pewnie tutaj teraz dwójka jest przy Gregorym. Więc strzelasz mu wiszczat w kolano czy w oko? Myślę, że skoro stoi przede mną, to po prostu odchylić się tyle, żeby z łukiem się zmieścić i w twarz, nie będę szukał mu kolana pod tą sukienką. Jasne. Dobrze, dodałeś mu 3 obrażenia. On ryknął, oberwał jak najbardziej wiesz co? Nie trafiłeś go w oko, ale trafiłeś go w usta, w policzki. Twoja strzała przeszła jego policzek i przeleciała przez niego, rozwerwała mu go i krwawi z niego strasznie. Następnie mamy Jamesa. Tak. I zrobię mu kilka rzeczy. Lekko skakuje i widzi, że goś lekko pogonił. Zasadza mu kopa. James, halo? Moloch zaatakował? Owszem. To tylko u mnie? Czy u was też? Słyszycie mnie? Okej, to jest coś u wszystkich. Słyszałem atak Molocha. I sfrizowało mi ciebie na kamerce, więc tak. Czekajcie, ja sprawdzę, ustawię kanał na szybko na Europę, na wszystkich. Quick Reconnect. I dobra, i powtórz, panie James. Jasne, po prostu James odskakuje od Castillo. Facet odsłonił trochę i wykorzystał tą stuk z całej siły, go kopnął w żołądek z kolana, pewnie facet się zgiął z łokcia w twarz i jak go odchyliło, to nożem po gardle. Wiesz co, przejechałeś nożem po gardle, ale jeszcze nie udało ci się go pokonać w pełni. On to przeżył. On jeszcze krwawi mu do gardła, ale jeszcze żyje. Został mu jeden punkcik życia. Flesh wound. To tylko zadrapanie. Dokładnie, bo ty masz 3 sukcesy. Potrzebowałbyś 4, żeby go zdjąć. Tak. No tak. Okej, dobra. Pozostało ich 2. I teraz tak. Ten, który jest przy Gregorym, próbuje dogonić cię, jak tylko odsuwasz się z tego tym łukiem, próbuje dogonić i ciachnąć się swoim rapierem. No i udaje, czy swoim szablą, a nie rapierem, szablą. I udaje mu się jak najbardziej. Trafia cię gdzieś w lewe ramię. Zadaje ci 2 obrażenia. Nie no, przestań. Czy to będzie już dramatyczna rana? Nie, 4 mam.
Okej. Okay. No dobrze. A drugi, ten, który tam pozostał, to ma... A, też przeżył. Tak. Jasne. Ma trzy sukcesy i trzymając jeszcze za to gardło, próbuje krzyczeć cokolwiek, ale niestety nie wydaje się z jego nic, ale jesteś pewny, że on próbuje krzyczeć za papieża, za miękkie poduszki, za wygodny fotel i ciacha. O ty. No, ja już nie mam sukcesu do wydania. Mhm. I on ma trzy sukcesy i jedna od razu trzy sukcesy. Dramatyczna rana. Dokładnie jest dobre. Dla ciebie. Tak. Aha, bo dostaje coś, tak? Zapomnij dodatkową co? Kostkę od teraz. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Nowa runda. Ja jeszcze dwa sukcesy miałem. A, dobra, co robisz? Niewydane. Okej, okay, co z nimi robisz? Ponieważ pistolety po wystrzale trzeba długo przeładowywać, to tak patrzę. A, podrzucam, obracam je i rzucam w tego kolesia, który ledwo stoi na nogach, żeby go ogłuszyć po prostu samymi kolbami w głowę. Więc za dwa te sukcesy. W tego... Za jeden wystarczy. Jasne, ale można powiedzieć, dla bezpieczeństwa rzuciłem oboma w tego samego, żeby na pewno. Dobra. Ten, który miał podrażnięte gardło, tak? Przez Jamesa? Tak, tak, tak. Już tylko prawdopodobnie wydał się, chciał się wydać jakiś dźwięk, ale już mu się nie udało. Padł na ziemię, nieprzytomny. Prawdopodobnie może zaraz umrzeć nawet. Okej, to nowa runda faktycznie. I... Dostał jeden z nich. Ma cztery sukcesy. Teraz wyrzuć się. Co robicie? Gdybym chciał go na przykład złapać i przytrzymać, jakieś takie zapasy, siłowanie się, to jakby to wyglądało? Brawn. W sensie, jeżeli chodzi o skill, to pewnie brawl. A jeżeli chodzi o trade, to brawn, które jest taką krzepą fizyczną czystą. Jak coś, po tej sesji możemy zmienić trochę twoją postać, jeśli chcesz. Znaczy, nie, po prostu muszę się dowiedzieć, nauczyć co, gdzie, jak się używa i po prostu będę nie robił takich rzeczy. Wiedząc, że jest jeszcze jedna strzała, no to będzie... Mhm. Możesz przede wszystkim zrobić jedną rzecz, którą ma to będzie już w swojej turze. Możesz wydać z Hero Pointa w twojej akcji, żeby uleczyć innego bohatera i... nie mam Hero Pointów już. Wykorzystałeś? Aha, okej. Okay, użyłem go na pierwszą turę. No to trudno. Bo masz traita, przewagę Miracle Worker. Możesz uleczyć komuś dramatyczną ranę. Nie w tej chwili. To może być później bardzo użyteczne. Mhm, tak. Dobra, no to co? To ja mam... Trochę tak. Jestem zniesmaczony tym, co tu się wydarzyło. My tutaj z misją jakąś taką. Dyplomatyczną. No niemalże. Do tego dzikiego plemienia żyjącego na tej wyspie. Tu po drodze jacyś watycyńscy inkwizytorzy z Castile. No proszę was. Nie. To się nie godzi nawet. Ach, pistolety poszły już. Dobra. Do tego trzeciego. To zawsze aż złapię i wyrzucę gdzieś dalej, więc to będzie samo panasz i brawl. Okej. Okay. James, ty rzuciłeś już, tak? Tylko pytanie, bo właśnie myślałem, że stół mi to ogarnie, bo jak mam dramatyczny, to powinien mieć 8 kości, wyrzuciło mi 7. Dorzucisz tam jedną? Tak, nie, wiesz co, albo dorzuć jedną, albo rzuć ponownie. I to jest tak, po prostu powiedz, co robisz? Cały czas, wiesz co, mi się opłaca i tak brawn plus weaponry cały czas robić, bo... Jasne, a jakiś opis? Żeby dostać dodatkową kostkę? Dobra, wiesz. Nie chcę przedłużać, nie mam pomysłu teraz akurat. Okej, okay, no to rzuć po prostu z jedną dodatkową kostką. No i tak będę miał dodatkową, nie? Dobra.
jeszcze raz. Wow. No. Jaki rzut. No, prawie. Ale... No nie. Ale to źle liczy. Nie źle liczy. Właśnie, no i tak trzeba. Nie, źle liczy. Źle liczy, bo to pokazało 3 trójki. Czekaj, jest... Tak. 4, 4, 2. No właśnie. Czekaj, 4. Okay, co jest grane? Powinny 10, 10, to są 2 sukcesy. Są 4 sukcesy tutaj. Powinny być 4 sukcesy z tych kości, które są widoczne. I są. Tutaj coś się pomyliło, ale generalnie okej, masz 4 sukcesy, dobra. I... Dobra, czekajcie, usuniemy ten niepotrzebny rzut, by się nie mylił. Gregory, dorzuć. Będę chciał odskoczyć od niego i ostatnią strzałą go do... Mhm. Dobić. Znaczy, unieszkodliwić. Jasne. Daj sobie jedną kostkę. Na szybko. Z Witsem dalej, dobra. Ale możesz z Witsem. Tak, to jest, wiesz co, no. Jak najbardziej trafialne. Okej, okay, no są 3 sukcesy. Dobra. Czyli tak, James ma 4, Jonathan ma 3, ale atakuje jak miał 4. Więc. Jonathan albo James pierwszy. Ja mam 3, bo już nie korzystam z aima. A, nie korzystasz z aima, dobra. Okej, okay, no to Jonathan, James, no. Pewnie, bo jeden gość został, no nie? Ten tak, który jest przy Grigorym, no to pewnie od boku, nie wiem, jakoś go łapie czy coś i go bardzo mocno trzyma. Wydaje wszystkie sukcesy na to. Może pęknie mu jakiś ten gość. Jasne, okej. Ale on wyda wszystkie swoje sukcesy, żeby uniknąć swojego ataku i żeby odskoczyć na bok. Okay. Zrzuciłeś się na niego z łapami i próbowałeś go chwycić, ale on odskoczył do tyłu sprytnie i płynnie, niczym... Nie wiem, niczym co. Ciężko mi powiedzieć, ale odskoczył do tyłu i jest... Stoi tylko swoim... szablą. Co robi reszta? On już nie ma żadnych sukcesów. Zostało nam tak naprawdę 6, więc kto chce go dobić? Jak to wygląda? Ja mam pewien pomysł. Mhm. Więc jeżeli Gregory chce jakby dołożyć się i pozwolić, żeby to Jonathan jakby dokończył, to Jonathan dopada do tego inkwizytora, łapie go tak za wszasz, podnosi i zaczyna tak: nie będziesz mi tu przeszkadzał, jak idziemy negocjować z tubylcami. Jesteśmy awalończykami, a nie poddanymi watycynu, więc wypadł mi z tej wyspy. Pewnie gdzieś po pierwszym zdaniu już stracił przytomność, ale potem na koniec takie beznadzieja. I tak za siebie rzucam tego odzianego w czerwone szaty inkwizytora. Okej. Okay. Udało się. Pokonaliście ich i pokazaliście im, gdzie jest miejsce watycyńskich szpiegów i szuj. Udało się... Jestem w ciężkim szoku. Udało wam się opanować sytuację i jesteście gotowi do tego, żeby wyruszyć dalej. Ale myślę, że to, co będzie dalej, to będzie już historia na kolejną przygodę. Jej! Spotkanie tak z inkwizycją, które przeżyliśmy i to całkiem nieźle. Bo do końca nie wiedziałem, jak ich po prostu, wiesz, wypoziomować. Mogło to być faktycznie brud składy ewentualnie, które by były tutaj w jakiś sposób, ale to musiało być też 3 brud składy. No, żeby to miało sens. Wiesz co, fajnie wyszło i też przetestowałem sobie, jak działa walka, nie? No to jest problem, trochę faktycznie tutaj jakiś błąd się pojawił podczas tego liczenia, to się nie ogarnęło, ale w większości wypadków robi to dobrze, nie? I to jest spoko. Mhm. Ale no, widać, czasami trzeba spojrzeć dokładnie, upewnić się, że robi to dobrze, bo jednak nie robi tego idealnie. Dobra, to co? Przede wszystkim chciałbym podziękować za sesję. Myślę, że będziemy... Dzięki za sesję. Dzięki.
Będziemy na pewno, będę chciał na pewno zakontynuować, będę chciał rozwijać tą kampanię Kaprysu Pani. Ona ma bardzo taką piękną nazwę, bo ona może być taka kapryśna wobec was strasznie. tak, więc to mi się podoba. Dziękuję też, że daj Wolfgangowi za to, że przypomniał, jak wygląda mechanika przeładowania, bo ja absolutnie zapomniałem, a że jestem teraz w ciągu prowadzenia, nawet nie mam czasu spojrzeć czasami w podręczniki, żeby sprawdzić dokładnie mechaniki wszystkich rzeczy. I polegam na takich podstawach i jak widzę, czasami te podstawy to za mało. Więc drodzy gracze, drodzy widzowie, nie róbcie tego zbyt często. Jeśli chcecie prowadzić pod rząd ileś różnych sesji, to starajcie się być to w jednych mechanikach, bo później możecie to wszystko pierdolić. Tak, zdecydowanie wielkie dzięki za podrzucenie tej informacji, bo to też ułatwi nam na przyszłość działanie i walkę i wszystko, bo tak jak od razu można było zobaczyć, ma to duży sens to, jak jest rozwiązane mechanicznie z tym długim przeładowaniem, oddaje to, że broń palna nie jest aż taka szybka, ale no to jest za cenę tego, że zadaje dramatyczną ranę, więc brzmi fair. True. No generalnie rzecz biorąc, wiadomo, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Wydaje mi się, że sama przygoda finalnie wyszła całkiem spoko, co prawda była trochę leniwa. Długo się rozkręcała, ale ja też do końca nie wiedziałem, w którą stronę chcę z tym pójść i tak naprawdę badałem was, w którą stronę chcecie z tym pójść. Co w tym składzie mogło niekoniecznie być najlepszym pomysłem. Jasne. Mnie się spodobało, że Wojtek tutaj wziął i od razu wskoczył z tym, że miał pomysły, co chciałby jako Gregory robić i nie było tak, że dobra, to ja się tylko ciągam za tymi dwoma, bo oni już grali. Jasne, bardzo fajnie właśnie ci się udało, wskoczyłeś, kurde, w biegnący pociąg. Jest uczonym, no to co on będzie robił? No szuka informacji, poza tym to nie tak, że ja nie grałem nic, nie grałem w 7C, a tak to już parę lat ładnych coś tam pykam, czy prowadzę, także też wiem, jak się dołączyć po prostu do grupy, nie jest tak, że całkowicie początkujący, że się boi po prostu. Czy nie tyle boi, co wstydzi, czy nie czuje na siłach, żeby coś wyjść ze swoim. Wiem na pewno, że muszę się jeszcze przestawić, że to nie jest może nie tyle symulacyjne, co takie naprawdę filmowe. Widać, czy ktoś ma tyle pożyczyć, albo czy ta odległość nie będzie, bo gdzie ja tu z tym łukiem? No. Ja staram się opisywać tak, żeby właśnie było fajnie, plastycznie, natomiast niekoniecznie to nie musi mieć do końca realizmu w każdej scenie, w każdym ujęciu, w każdym kroku. Jasne. Dajcie mi 2-3 sesje, może 2. I się przestawię, albo przynajmniej spróbuję bardziej dostosować. Mi się przede wszystkim bardzo podoba to, że udało się w bardzo hardkorowy sposób, bardzo nagięty wprowadzić tą kasyjską, bo to była negatywna interakcja czatu. Odmaga. Tak, okay. Widziałem właśnie. Widziałem. Jak zacząłeś opisywać, nie, tak czerwone gości, a ja tak, a przecież była ta negatywna. Witam, kastylijska inkwizycja, proszę. Cieszę, że tego nie przeczytałem przed, bo mam też streama odpalonego i tak w czerwonych płaszczach. W pierwszej chwili wyobrażam sobie tych dzikusów, że może jakiś szamani albo kapłani w jakichś futrach barwionych czy coś. To było taki czerwony kapeluszek. Tylko pojawiło się kolor czerwonych płaszczy, to było u mnie takie okej. Kasylijska inkwizycja, dobra. Lecimy. A ja usłyszałem, że trzech, bo wiedziałem, że będzie inkwizycja, ale inkwizycja to inkwizycja, nie? Ale takie to się nie spodziewałem. Ale tak. Było to świetne, dziękujemy bardzo. Bardzo fajne. Dzięki Magu za inkwizycję wysłaną nam na sesję. To jest inna sprawa, dzięki temu też będę mógł sobie to lepiej przygotować, co będziemy mieli dalej, więc to jest też jakiś plus. Zawsze dla mnie i dla was. Będziemy mieli lepiej ogarniętą przygodę dyplomatyczno przebijającą się przez dżunglę.
Faktycznie zastanawiam się, jak rozwiązać dobrze testy tego typu dyplomatyczne w naszej grze w Seventh Sea, bo no jest czasami tej różnie, nie? No. Zdecydowanie nie ma jakby, powiedziałbym, że nie ma jednego sposobu na to, jak to zalecają rozwiązywać i to dużo zależy od tego, jakiego rodzaju wyzwaniem byś chciał to zrobić, czy w ogóle to robić wyzwaniem, czy pełnonarracyjnie. No. Tak, to jest to, nie, że wyzwania tutaj są, teoretycznie powinny mieć jakieś ewentualnie konsekwencje, które powinny robić coś mechanicznego i... No. Dokładnie, więc generalnie, no, co ja mogę powiedzieć, no, jest jak jest, pewne rzeczy w tej grze trzeba po prostu ogarnąć dobrze i je przemyśleć sobie samemu, niestety nie tak, jak twórca to miał na myśli, więc no... Tak samo jak na przykład ogarnięcie stołu, co widać było, że w pewnym momencie nas pokonało. Mm. Na moment. Kółka. Tak, kółka między innymi, albo na przykład jak przesunąć mapę. Ale tak, chcę powiedzieć, że bardzo wygodnie się na Foundry tutaj gra i to turlanie Seventh Sea na Foundry jest bardzo przyjemne. Mm. Mhm. Tak, dokładnie, więc no tutaj jest, i tak jest problem, bo jest ciągle wersja starsza, więc musieliśmy grać na Foundry 7.10 zamiast na Foundry 8.8 czy 0.8.8 zaraz 0.7.10 i to spowodowało, że część rzeczy mi nie działa tak jak powinna i niestety Seventh Sea jest rozwijany przez jednego gościa. I ten gościu tak trochę zniknął na obecną chwilę. Więc nie wiem, czy szybko w ogóle zupdate'ują ten stół do nowszej wersji i czy będzie to w ogóle jakoś miało sens. Dobra, to ja mam takie pytanie, bo najbliższą sesję za tydzień na pewno bym nie chciał, bo za tydzień to ja bym chciał poodpoczywać trochę. Po maratonie z tego tygodnia. Tak, dokładnie. Więc ja mam pytanie, czy za 2 tygodnie byłoby ok? Spotkanie. Z mojej strony jest duża szansa, że tak, no ale to oczywiście będzie możliwe. Bliżej terminu. Jasne. 14 to będzie. Tak. Tak, czym... tak, to wychodzi, że 14. Mi pasuje, już mogę powiedzieć. Okej. Okay. No ja będę jeszcze, myślę, no mam tam paru innych graczy ewentualnie, więc spokojnie może być tak, że będzie trochę inny skład. Czy mogę wydać negatywę, żeby nie mógł używać? Nie, Magu, nie, przykro mi bardzo. Co znowu Magu chce? Magu chce więcej Seventh Sea, bo lubi Seventh Sea. Magu by najchętniej grał z nami, gdy miał warunki. Wiesz jak jest, nie? No tak, tak. No, ale nie. Dobra, no ja chcę odpocząć, chcę mieć uważać, chcę dobrze przemyśleć tą sesję i to, co będzie tam się dalej działo, więc chcę być do tego dobrze przygotowany, bo w tym momencie wchodzimy jednak już w miarę ustaloną ścieżkę tego, co się będzie działo, nie? Mhm. Jasne. Planuję prowadzić za jakieś 3 tygodnie. Za 2 tygodnie będziemy grali, więc spokojnie. Będziesz miał ten. Ale jak masz miejsce, to się odezwij. Ja niekoniecznie być musieli to streamować, ale bym z chęcią zagrał na jakiś czas, niekoniecznie nawet na streamie, więc wiesz, wiesz gdzie mnie znaleźć. Chyba, że stacjonarnie, to już gorzej, no właśnie. Dobra. Drodzy gracze, czego byście oczekiwali od kolejnej sesji? Co byście chcieli tam zobaczyć? Myślę, że właśnie przedzieranie się przez tę dżunglę, żeby to były jakieś interesujące wyzwania, mm-hmm. albo w jakiś ciekawy, fajny sposób do pokonania. Jonathan jest między innymi odkrywcą, więc jeżeli gdzieś przy okazji będzie szansa znaleźć coś, na co nie trafił jeszcze nikt, kto przeszukiwał, próbował penetrować tę wyspę, no to będzie w ogóle super. Ale z mojej strony też jako gracza zastanawiam się cały czas i pewnie będziemy o tym rozmawiać, Diable, nad pisaniem jakiegoś questa
tak praktycznie mówiąc, tak. Żeby był jakiś story arc Jonathana do wykonania, żeby móc rozwinąć postać niedługo. Tak, to się zgadza. Generalnie jak najbardziej tak. Myślę, że będziemy też będziemy myśleć nad tym, żeby wszyscy zdobyli te story arki jakoś, żebyśmy mogli rozwijać wasze postacie, żeby się one rozwijały, bo jak najbardziej to w przyszłości napędzi mi fabułę postaci, nie? Gry, kampanii całej. Więc tak. No tak. Myślę, że taką główną fabułą jakby dla całej drużyny, co może dać potem każdemu jakieś rozwinięcie, no to jest kwestia tej Łzy Syrneckiej. Mm-hmm. Tak. Łzy Syrneckiej i Felipe. Taki, tak, tak. To jest taki main plot nasz. A że każdy z nas może mieć jakąś taką swoją pomniejszą historyjkę, no to żeby każdy też się zastanowił, co jego postać po drodze, przy okazji, można powiedzieć, próbuje osiągnąć. Si. Dobra. James, Gregory, macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć? Wiesz co? James jest ciekaw tego plemienia tak naprawdę, czy naprawdę jedzą tych ludzi, nie? No. To się jeszcze przekonamy, bo to jest tak naprawdę macie tylko plotkę bardziej niż wiedzę. No i a jak już ich jedzą, to może nie chciałby spróbować, ale jest ciekaw, jak ich przyrządzają. Z tych złapanych. Wiem. Wiem, co chciałbym zobaczyć na następnej sesji. Jakiegoś egzotycznego potwora. Okej. Okej. Może łapią tych ludzi i przyrządzają temu potworowi, nie? Może to nie być... Ofiary. Może to być potwór, który będzie stał na naszej drodze. Może to być potwór, którego zobaczymy w oddali. Może to być stworzenie, które jest uważane za potwora, które zupełnie nie będzie agresywne, ale egzotyczne. Albo w ogóle nie jest potworem, tylko jakimś człowiekiem, który robi wszystkich w konia, nie? Jak robi wszystkich w konia, to jest potworem. Tak. O, w sumie tak. Myślę, że hasło egzotyczne... Chciałbyś zostać koniem? Tak. Czekaj. No i bym musiał pomyśleć w ogóle na Jamesem, nie? Co jasne, dalej to zrobić. Spokojnie, nie? Panie, spokojnie. Będzie jak najbardziej wszystko ogarnięte. Damy radę. Dobra. Ja myślę, że to by było na tyle. Czy nie, Gregory, czy ty masz pomysły? Sorry. Nie, ja się podepnę pod tę chęć jakiegoś odkrycia czegoś. Może jakiegoś... Takim ciężkim survivalem może będzie ciężko, ale coś właśnie ten element pokonywania natury, jakiegoś radzenia sobie z tym niebezpieczeństwem dziczy. Także właściwie dubluję chyba to, co było powiedziane. To nieważne, że dublujesz, ważne, że mówisz to głośno i w tym momencie jak najbardziej ja wiem, że to musi bardziej się tam znaleźć. Mhm. Więc tak, jak najbardziej warto powtórzyć coś, co powiedział ktoś inny, bo zawsze mam większy priorytet na to, niż wtedy jakby ktoś powie tylko ten, bo nie zawsze wszystko da się wcisnąć. No tak, wiadomo. Dobra, no słuchajcie, to spotkamy się, mam nadzieję, za 2 tygodnie. Będę trochę ogarniał ten podręcznik bardziej, więc powinno być lepiej znowu za każdym razem, kolejnym razem. I co? Dzięki wielkie widzowie. I dobranoc.